Zero. Dzień dobry nam wszystkim na 38. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Bardzo mi jest miło, zwłaszcza, że temat dość ciekawy. Turkus a skuteczność, turkus a efektywność, turkus a systemowość. Generalnie w ramach turkusowych śniadań to jest 212. turkusowe śniadanie, patrząc na całą Polskę, więc całkiem sporo. Turkusowe śniadania jest to platforma, w ramach której możemy sobie porozmawiać o tym, że można pracować inaczej, niekoniecznie lepiej, ale inaczej. Niekoniecznie musimy w ramach tych spotkań chwalić, jaki to cudowny turkus, bo nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby powiedzieć, że turkus nie jest taki czarny, jak niektórym się wydaje, ale też nie jest taki różowy, cytując Daniela, jak się wydaje. Jest dużym wyzwaniem, daje wartość. Nie wszędzie działa, ale tam, gdzie działa, warto o tym pomyśleć, jak to zrobić. Ja nazywam się Andrzej Woroszyło, jestem opiekunem lokalnym turkusowych śniadań w Łodzi i wraz z turkusowymi aktywistami rozkminiamy tematy turkusowe, ale też te cienie turkusu, z których sobie wydaje się, zdajemy dobrze sprawę. Z mojej strony tyle. Chciałbym w tej chwili zostawić miejsce Jerzemu, który jest dzisiaj takim prowadzącym, jeżeli chodzi o temat. Jerzy, scena twoja. Tylko Andrzej, jeszcze moment, czy może nasi paneliści by się szybko przedstawili? Co są A dziś? To dlatego mówię, scena twoja, bo daj dwa słowa o sobie, najpierw ty. Aha, no dobra, no właśnie. Czyli tak, Jerzy Stawicki, konsultant, trener, zarządzanie projektami, przywództwo, agile, zarządzanie projektami, portfelem. No w tym roku w czerwcu upłynęło 18 lat mojej takiej działalności właśnie albo samodzielnej, albo z gronem współpracowników. No ja tu mówię, że pomagam firmom, zespołom, menedżerom, project managerom, żeby pracować, no właśnie, mądrzej, efektywniej, żeby z tej roboty mieć trochę fanu. Przedtem, czyli jeszcze przed 2003, no tak 10 lat spędziłem tam w różnych korporacjach. Znowu się pojawi słowo zarządzanie, bo zajmowałem się w różnych rolach, no właśnie systemami do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, to tam było SAP, ICL, Siemens, Nixdorf, takie firmy. Gdzieś tam miałem jakiś epizod, nazwijmy to, no, związany właśnie z doktoratem i oczywiście też zarządzanie. No i żeby już zamknąć to wszystko klamrą, to jak mama wspominała, moje pierwsze słowo w kołysce było zarządzanie. No właśnie, czyli to zarządzanie towarzyszy mi tutaj od najmłodszych lat. O, to tyle. Dzięki wielkie za wprowadzenie. Oprócz Jerzego tak aktywnie jeszcze rozmawialiśmy z całkiem szeroką grupą osób, 7, które chciałbym, żebyśmy po kolei poznali. Natomiast oczywiście wszyscy mamy w ramach tego spotkania te same prawa, dlatego jesteśmy na Zoomie. Jeżeli coś chcemy, to możemy zaczatować, możemy dać głos. Jest tutaj pełna wolność z poszanowaniem oczywiście i uważnością na wszystkich pozostałych. Z gości panelistów mamy Joannę, mamy Paulinę, mamy Adama, Daniela, Krzyśka, Marcina, Piotra. Tu jeszcze Paweł się dołączył, o którym ja wcześniej myślałem, super, z dużą wartością. Joanna, jakbyś mogła dwa słowa ze swojej strony. O sobie, skąd jesteś, co robisz? 2 minuty, tak jak rozmawialiśmy. Mały pitch. Tak, ja się nazywam Joanna Grandzicka, jestem trenerką, doradczynią, mentorką. Wspólnie z 3 wspólniczkami działamy w ramach firmy TIL i nazwa nas trochę zobowiązuje do tego, żeby gdzieś z tymi naszymi klientami, klientkami, ich zespołami ciążyć w kierunku turkusu. Jakkolwiek okazało się, że to słowo bywa trudne i bywa przeszkodą. W tej chwili częściej mówimy o przywództwie włączającym, mówimy o przywództwie partycypacyjnym, więc też gdzieś ta perspektywa nam się zmienia. Mamy to szczęście pracować z klientami z różnych branż i sektorów i to pozwala nam nie zamykać się w pewnej bańce, bo też różne podejścia, różne źródła tych organizacji, instytucji, firm i też różne możliwości, różna gotowość ludzi, więc staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości, narzędzia, metody nowe, które odkrywamy po to, żeby oni wewnątrz firmy się zmieniali. Lubimy wspierać liderów, liderki, organizacji, ale też liderów, liderek i liderki zmian. Super, dzięki wielkie. Paulina Koperska,
Paulino, dwa słowa z twojej strony. Dzięki, to ja też dołączę tutaj do Joasi z tym, że też reprezentuję Energized, czyli znowu cztery dziewczyny, które funkcjonują w przestrzeni właśnie samoorganizacyjnej, tak, bo my mówimy o samoorganizacji, z takim jesteśmy agendą, powiedziałabym polską, czy polską siostrą Energized holenderskiego, gdzie tam jest, to jest butikowa też firma doradcza, tak jak my. I Holendrzy się specjalizują w holakracji jako takiej. My idziemy szerzej w ogóle jako samoorganizację od różnych, łączymy wszelkie doświadczenia, bo tych doświadczeń w naszej organizacji też jest bardzo dużo. I podejść, i perspektyw, i też częstych różnych sporów w różnym podejściu do różnych tematów, więc to jest bardzo kreatywne. Także w tym momencie wspieramy samoorganizację ogólnie rzecz biorąc, tak możemy powiedzieć, jako energize.org, a łączymy mnóstwo różnych, ja też sama łączę mnóstwo, 25 lat różnych doświadczeń za sobą, od korporacyjnych począwszy, na prywatnych firmach skończywszy. Dzięki wielkie. Tak przy okazji, Joanna to jest Trójmiasto, Paulina to jest Warszawa. Czas na Adama. Adam Matysiak, Poznań. Dwa słowa. Tak, Adam Matysiak z Poznania, właściciel High Solutions. Jesteśmy na rynku już 10 lat. W turkusie, czy gdzieś tam w działaniach około turkusowych już prawie 4. Z takich rzeczy właśnie ciekawe, co rozmawialiśmy tuż przed spotkaniem, to właśnie mamy między innymi otwarte wynagrodzenia, finanse i za nami jest proces podwyżkowy, czy tam nazywamy to wyrównaniem wynagrodzeń co półroczne, więc gdzieś takie właśnie rzeczy staramy się mieć i myślę, że cały czas się zmieniamy. Teraz mamy wielką reorganizację, na bazie tej reorganizacji pojawiają się kolejne reorganizacje już, które zespół sugeruje, także ogólnie ja tutaj teraz bardziej staram to wszystko jakkolwiek spinać, ogarniać, koordynować, ale mamy też właśnie nowych liderów, wszystko się dzieje, pączkuje, więc tutaj jest to, powiedzmy, danie autonomii, działanie na zaufanie, no gdzieś u nas to się na razie sprawdza i też właśnie, tak jak mówię, jak zaczynaliśmy działania te 4 lata temu, no to mieliśmy 10 osób, teraz mamy około 30, idziemy cały czas do przodu, więc bywa trudniej, myślę, niż przy normalnych firmach, ale jakby dla mnie to przynajmniej działa, chociaż oczywiście są różne wyzwania ciągle, i o tym będziemy rozmawiać, jak właśnie to było skuteczne, a też właśnie było po ludzku. I to chyba nadal, szczególnie w czasach pandemii, czy mam nadzieję już blisko popandemicznych, chociaż na razie to wszystko się przyspiesza, no to właśnie, żeby było i skutecznie po ludzku, to jest trudno, bo jest dosyć nowe, więc my też właśnie z firmy mocno stacjonarnej staliśmy się firmą w pełni zdalną, więc to też są kolejne wyzwania, jak działać skutecznie i po ludzku, więc tutaj będziemy myślowym rozmawiać. Okay. Ja myślę, że to się pojawi w ramach dyskusji, bo to 2 minuty. Ja wiem, nie było ciebie na spotkaniu w poniedziałek, to gaduła jesteś. Tak jak Piotr. Piotrek już wie. Ja wiem, więc. Daniel, Wrocław, dawaj. Tak, ja z Wrocławia. Jestem jednym z założycieli i członków zarządu w firmie SMT. My od zawsze praktycznie powstaliśmy w 2000 roku. Staramy się gdzieś tam używać różnych ciekawych inspiracji w zarządzaniu naszą firmą, a od iluś tam lat właśnie zmiana, nie wiem czy zmiana, czy bardziej pogłębienie właśnie na podstawie takich koncepcji jak kultury współodpowiedzialności, czy później reinventing organization, ale też wielu różnych innych źródeł, czy corporate rebels. Próbujemy różnych rzeczy, eksperymentujemy i pewne rzeczy działają, pewne nie działają, czasem mamy zloty, czasem upadki, ale staramy się iść do przodu. A że niedawno przekroczyliśmy 200 osób, no to jest nas całkiem spora grupa. Super. Dzięki wielkie. Krzyśku, a dwa słowa z twojej strony. Krzysiek, ty jesteś w Warszawie chyba, tak? Tak, Krzysztof Zaborowski, Polska. A tak dokładniej to Warszawa. Ja tutaj chyba w odróżnieniu od reszty szanownych panelistów, reprezentuję korporację. Odpowiadam za portfel projektów w dosyć dużej organizacji, która ma logo w kolorze TIR. I myślę, że mimo tego, że to korporacja, no to pewne cechy tej turkusowości również można tam znaleźć. Tak jak powiedziałem, głównie zarządzanie projektami,
bardzo mnie kręci kombinacja leadershipu z agilem i gdzieś tam w tym kierunku się mocno rozwijam i próbuję też testować różne rozwiązania. No i cieszę się na rozmowę. Tyle ode mnie, dzięki. Super, dzięki Krzyszko. Marcinie? Marcin Wrocław. Wrocław, tak. Po sąsiedzku z Danielem. Przepraszam. Tak, Marcin Domków, ja pracuję w firmie Network Assets, powiedzmy 50-osobowej i pracuję tam jako CIO i faktycznie też zajmuję się infrastrukturą i od czasu do czasu doradzam w projektach. Sama firma specjalizuje się powiedzmy w oprogramowaniu wspierającym sieci kablowe, powiedzmy taki temat jak OSS, provisioning urządzeń i diagnostyka sieci. To jest jakby nasz konik i to też jakby z definicji się fokusujemy jakby w tym temacie. Od paru lat większa właściwie część czasu mojego zajmuje opieka nad naszymi pracownikami. Właściwie wspólnie staramy się budować takie bezpieczne środowisko pracy, bezpieczne do nauki, bezpieczne właśnie do samej pracy, tak jak wspomniałem, do rozwijania potencjału pracowników, ale też takie, w którym pracownicy mogą popełniać błędy, aby się na nich właśnie uczyć i nie są jakby za to jakieś tam karcenie i tak dalej, prawda? Dużo próbujemy. Jesteśmy w dużej mierze firmą, która bazuje na intuicji w zarządzaniu. Tutaj z Piotrem chyba sobie przybijamy trochę piątkę z tego, co już rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki wielkie. Piotr Duch Duszyński z Trójmiasta, dokładnie chyba z Gdyni. Tak jest. Cześć, jestem Piotrek Duszyński. Ja od 18 lat prowadzę software house Desmart. Drogą turkusową, my to tak nazywamy, a też ponieważ już nie mówimy turkusowe, bo słyszałem, że już nie mówimy to samozarządzania, to z drogą samozarządzania podążamy gdzieś od 4-5 lat. No tak naprawdę ja zajmuję się w tej chwili, znaczy oprócz tego, że byłem CEO, w sensie jeszcze jestem chwilę, ale tak jak już wspominałem wcześniej na spotkaniu, że w tej chwili rezygnuję z bycia CEO i Desmart nie będzie miał prezesa jako tako, będzie miał tylko zarząd, to zajmuję się również DevOpsami. Czyli takim grzebaniem trochę w serwerach i pomaganiem programistom, ale również zajmuję się tą częścią właśnie kulturową wraz tutaj z Adrianem Tomaszewskim, który jest naszym takim, my go nazywamy people and culture, czyli człowiekiem od ludzi. Zajmujemy się właśnie trochę rozwijaniem tego turkusu, podążaniem, tym samym zarządzaniem, no z różnymi rezultatami. Także tyle, myślę, że tyle. Dzięki wielkie. Taką dodatkową osobą, która nam doszła do tego spotkania, myślę, że warto tutaj posłuchać Pawła przy okazji, to jest właśnie Paweł Kraków. Paweł, jakbyś dwa słowa mógł powiedzieć. Cześć, ja postrzegam się jako lidera w Lunar Logic. Lunar to jest software shop. Mój oficjalny tytuł to jest Przynieś, wynieś, pozamiataj, ponieważ tak postrzegam swoją rolę. Lunar jest uważany za firmę turkusową, w sensie wypełnia kryteria bycia firmą turkusową. Ja sam osobiście bardzo nie kocham koncepcji turkusu i bardzo unikam tej labelki, mimo że tam w środku jest dużo fajnych pomysłów, to niekoniecznie uważam, że to jest dobra droga, żeby transformować nasze organizacje. To tak kij w mrowisko, wiem, gdzie jesteśmy, natomiast tak do tego podchodzę. I jestem tutaj zupełnie przypadkowo, miałam nie mówić. Tam przypadkowo, no przechodził i wdepnął, nie? Nie powiem co. Kliknąłem w link jakiś, jakby wszyscy mnie uczyli, żeby nie klikać w nieznane linki w internecie, a ja nadal to robię i proszę, o to jestem. Mm-hmm.
Mamy tutaj wśród uczestników jeszcze kilku innych szanownych gości. Zresztą wszyscy jesteśmy szanowni. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na taki label Management 3.0. Pod tym labelem kryje się Piotrek Medyński, który lideruje dla Managementu 3.0 w ramach Warszawy i różne ciekawe rzeczy w tym kierunku robi. Mamy też tutaj na przykład Rafała Łożyńskiego, który też prowadzi firmę między Poznaniem a Gnieznem, też w IT i też kierunek ala turkusowy, więc sporo ciekawych osób dzisiaj naprawdę mamy. Magdo, scena jeszcze twoja, jako tej inspirującej osobie, która pociągnęła i zorganizowała to dzisiaj. Dwa słowa i wtedy już Jerzy przyjmuje pałeczkę. Moje tylko dwa słowa są takie, że dzisiaj szykujemy się na ciekawą rozmowę. Ustaliliśmy sobie w trakcie, że ona będzie wyglądała w taki sposób, że najpierw Jerzy przedstawi swoją tezę, a następnie nasi paneliści się do niej odniosą, zgłoszą zdanie odrębne, a może coś poprą. Zobaczymy i zobaczymy, jak to jest, czy co jest pierwsze jajko czy kura, czyli czy kultura, czy system, czy może system, czy kultura. Trochę tam, dla mnie to trochę będzie też trochę dyskusji może o tym. Wszyscy, którzy chcemy włączyć się w dyskusję, jesteśmy tutaj na Zoomie, więc po to jest, żeby się włączać. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, które gdzieś wam też się rodzą i na które będzie przestrzeń na koniec spotkania, to też zachęcamy do wpisywania je na czacie, będziemy potem do nich wracać. To chyba tyle z mojej strony i Jerzy, oddaję ci głos. Dokładnie. To ja jeszcze tylko się wepnę, przepraszam, takim, bo ja jestem gaduła. Tak przy okazji, Kij w Borowisku już Paweł rzucił na czacie w temacie sprawiedliwość, pochylcie się, dobry temat. A w temacie samego turkusu, żebyśmy wiedzieli, wokół czego się obracamy, to pamiętajmy, turkus nie jest do końca zdefiniowany, nie jest to teoria naukowa, jest to bardziej podejście marketingowe. Ja się opieram na tym, że mamy tam trzy filary, samozarządzanie, pełnię i ewolucyjny cel. I wokół tego się kręcimy. To jest kropka z mojej strony. Jerzy, scena twoja. Okej, to tak. Po pierwsze sprawdzenie techniczne, czy coś widać. Powinien być widać turkusowy kolor na pierwszym slajdzie. Nie, turkusowego nie widać, ale napis widać. Miód, czyli rezultaty zorganizowanego ULA. No właśnie, więc to był właśnie jeden, jakby kolejny kij w mrowisko, nawiązując do tego, co Paweł powiedział, tak jest, czyli tytuł tutaj, no właśnie jest miód, czyli rezultaty zorganizowanego ULA, czyli kolor też jest taki miodowy, a nie turkusowy, no właśnie, choć jesteśmy na turkusowym śniadaniu, no a ten miód to oczywiście jest metafora rezultatów biznesowych, tak? Tylko teraz pytanie, skąd one się biorą? No od razu jest tutaj taka mała podpowiedź, no z tego zorganizowanego ULA, który tutaj będzie no swego rodzaju metaforą, a uwaga, uwaga, systemu, tak? Moje ulubione słowo to będzie system, ten system tu się będę odmieniał przez przypadki i pewnie będzie wam się śniło po nocy, po tym naszym spotkaniu, czyli system, system pracy, system zarządzania. I tak jak Magda powiedziała, no właśnie, ja tu postawię parę tez, no właśnie, mam nadzieję, że też będzie to ten kij w mrowisko, coś tam słychać w tle, to Andrzej, bym cię prosił o ewentualnie interwencję, żeby ktoś się wyciszył. O, no właśnie. Ktoś, kto się nie wyciszył. I od razu powiem tak, że no właśnie, chciałem przedstawić tutaj kilka punktów jako zaproszenie do dyskusji. Ci, którzy mnie znają, już pewnie się orientują, że to będzie na lekkim luzie, tak? Więc tutaj ja może bardzo poważnie wyglądam z tą brodą, ale to pozory mylą oczywiście, więc to będzie na luzie i też chciałbym trochę takich lekkich kontrowersji, albo może nie tylko lekkich kontrowersji i prowokacji tutaj zaserwować. Czyli co? Jedziemy? No. Czyli w takim razie tak, no to po pierwsze w ogóle, no gdzie my tu jesteśmy, ten turkus, tak? No to ten rysunek myślę, że wszyscy znają, tak? Kolory czerwony, żółty i gdzieś tam mamy ten turkusowy, właśnie tak jak Andrzej powiedziałeś, o samoorganizacja, pełnia, te klimaty, super, super, tak? Frederick Laloux, prawda? No
Paulina mówiła, że o, socjokracja, holokracja, generalnie podobny kierunek. No właśnie, mamy Piotrka Management 3.0. Ja się też zajmuję od ładnych paru lat właśnie też doradzając, pokazując, czym jest ten Management 3.0, prawda? Czyli jakby widać, różne kierunki idą w tą stronę. No super, super, prawda? A wszystko po co? No jasne, a no po to, takie, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie, prawda? No jasne. No, to ja od razu powiem, że hola hola, to może niekoniecznie tak, no, a może jakoś inaczej i wobec tego właśnie chciałem zaproponować, żebyśmy zeszli na ziemię, tak, i porozmawiali o, no jak tu widzicie, warunkach niezbędnych dla stworzenia funkcjonowania, to nazywam skuteczny i efektywny biznesowy ekosystem. Uła, ale brzmi groźnie, oprócz tego systemu pojawiło się jeszcze eko, gdzieś tam się to wszystko powyjaśnia, żeby tam po drodze, żeby było rozróżnienie. Czyli co, no taki system, który no firmą da możliwość przetrwania i rozwoju, te czasy, które mamy, no to wiecie, co to jest ta WK, ale też oczywiście ten aspekt ludzki, o którym też tutaj nasi przedmówcy powiedzieli, no i wobec tego, jak to budować i wprowadzać, tak? Od czego zacząć, a może nie ma takiego miejsca, a jakie są te czynniki powodzenia albo niepowodzenia każdego z tych warunków, czyli to jest jakby taka główna teza, no właśnie powiedziałbym, może niekoniecznie ten turkus, zresztą to za chwilę pewnie będzie, ale właśnie ten system. No to wobec tego, jakie są te warunki moim zdaniem. Uwaga, o pardon, jedziemy w tą stronę. Teraz już pojedziemy w dobrą, dobra, warunki są, okej, super. No to tak, po pierwsze, no właśnie, znowu się pojawia ten efektywny i skuteczny system pracy, tak? No zarówno bieżący biznes, jak i te projekty oraz ich portfel, bo zwykle to są te aspekty funkcjonowania firm, tak? No to moje ulubione podkreślenie, no jasne. No to tu gdzieś w tym systemie mamy zarządzanie celami, tak? Firmy, działów, zespołów i pewnie jakiś mechanizm rozwoju pracowników, gdzieś tam się będzie nam to przewijało. Po drugie, bezpieczeństwo psychologiczne i wysoki poziom zaufania, no jasne, dobra. Po trzecie, kultura firmy i jej wartości, no i po czwarte, no właśnie, siła sprawcza, tak, jakiś spiritus movens tego wszystkiego, żeby to się zadziało. No to tak na logikę to wygląda, że w zasadzie, ja bym powiedział, oczywistość, tak, no chyba nie do końca. I jak za chwilę się okaże, w paru miejscach jednak ten kij wyląduje w mrowisko. Czyli co? Czyli zobaczmy, tak? Zobaczmy. Zaczynamy od... Uwaga. Chwila. No właśnie, tak? Jedna z moich ulubionych książek to jest ten Alicja w Krainie Czarów. To tam znacie taką scenę, był proces sądowy i było pytanie, od czego zacząć. Odpowiedź w Alicji w Krainie Czarów była begin at the beginning. A to teraz będzie niespodzianka, bo jeżeli myślicie, że zaczniemy od punktu 1, to mam tą niespodziankę. A no właśnie, bo zaczniemy od fundamentu, tak? Mianowicie fundament. Uwaga. No właśnie. No bezpieczeństwo psychologiczne, tak? Może nie będę wdawał się tu jakieś wielkie definicje, ale powiedziałbym, no właśnie, no czuję się bezpiecznie, czuję się swobodnie jako pracownik, jako menedżer w pewnym uproszczeniu. No dobra, tylko co z tym zrobić? No i teraz tutaj ja się odwołam do świata różnego typu badań, między innymi badań mózgu, tak, które mówią tak, no generalnie reakcja nas wszystkich na jakąś sytuację społeczną w firmie, reakcja mózgu, uwaga, mózgu, no jest taka najprostsza na świecie, tak? Traktujemy to, co nas spotyka, albo z jednej strony jako zagrożenie, czy tak jakby cofamy się, zamykamy w sobie, z drugiej strony no, jest czynnik nagrody. No to teraz raczej jak będę właśnie szedł do przodu, traktował to, co mnie spotyka jako ta nagroda, no to będzie bezpieczeństwo psychologiczne. No dobra, tylko chwila. Mieliśmy zejść na ziemię, no to jak z tym zrobić? Co z tym zrobić? No to...
Różne osoby, świat naukowy, Amy Edmondson to bada, tak? Różne tam ciekawe rzeczy powstały. Wynikiem tych badań mózgu jest właśnie określenie, a jakie są te czynniki właśnie aktywujące tą nagrodę. No tu macie jedną listę, inne jakieś badania dały listę, która w sumie jest bardzo podobna, tylko może inne nazwy tutaj są, tak? No i teraz pytanie, no dobra, czy to jest jakaś czysta teoria, czy jednak w praktyce można coś z tym zrobić, tak? Ale jeżeli spojrzycie i na tą autonomię, i na tą pewność, i na to zaufanie, i na te relacje i, no to pewnie wszyscy jakby próbujecie i wykorzystujecie te czynniki, bo naprawdę to z punktu widzenia no właśnie menedżera, zespołu, pracownika, naprawdę to są czynniki, które, na które mogę mieć wpływ. Więc w zasadzie jest ścieżka otwarta, w zasadzie wrota są otwarte do uzyskania tego bezpieczeństwa psychologicznego. Tropy są jak najbardziej. Tylko teraz, jak ja też spojrzę na firmy, które tam współpracuję, obserwuję, znam, no to jakby w znanym powiedzeniu, tak, że teoria i praktyka powinny być takie same, ale w praktyce one nie są, tak, bo jednak tu wiele rzeczy brakuje, tak. Czyli moje pytanie byłoby, no niby to jest proste jak kijo cepa, ale dlaczego tego brakuje, dlaczego w praktyce tego nie ma, no a jak nie ma tego bezpieczeństwa, no to moim zdaniem możemy zapomnieć tam o różnych tam turkusach, jak to było, przywództwach partycypacyjnych, włączających, managementach 3.0, ale uwaga, również pewnie możemy zapomnieć o efektach biznesowych, bo o to nam chodzi. Więc tu pytanie byłoby, ale dlaczego tak jest? No dobra, ale jeżeli już mamy ten fundament, to... Czekajcie, gdzie jest ten system, miał się pojawić. No jest system w tytule, ależ oczywiście, tak? No bo teraz jak byście spytali, jak rozumiem ten system, no to ja tu odkrywczego nic nie powiem, tak? System to są jakiś zbiór elementów współpracujących razem, oddziaływujących na siebie i cała ta maszyneria się kręci. I ja teraz od pewnego czasu, o tutaj pewnie coś Paweł się uśmiechnie, jak zobaczy mój rysunek za chwilę, bo ja od pewnego czasu pomagam firmom zbudować taki system bazujący na, jak tutaj widzicie w tytule, na koncepcji flow management, tak? No gdzieś tam w tle jest Lean i Kanban. No i teraz ja, jeżeli chciałbym uchylić rąbka tajemniczy, jakie są te elementy systemu, no to na przykład firmy, z którymi pracuję, no to zajmują się projektami, tak, działalność projektowa. W projektach są zespoły, a no widzimy takie tablice wizualizacyjne, uwaga, oczywiście w stylu tam kanbanowym. No czyli to jest jakiś element systemu pierwszy, zespoły w projekcie. Mamy oczywiście więcej tych projektów, mogą być te same zespoły, mogą być inne. O, mamy jakieś kolejne projekty. No to teraz to wszystko powinno się kręcić w tym naszym systemie. Teraz no, z punktu widzenia portfela, no to powiem, dobra, w portfelu mamy różne projekty i jeszcze mamy jakąś bieżącą działalność, aha, czyli w tym systemie są i oczywiście jeszcze klient gdzieś na górze w tym naszym systemie, tak? To wszystko ma się kręcić razem, tak? To wszystko ma się kręcić razem, nie wnikając w szczegóły, gdzieś w tle tego wszystkiego musi być. No właśnie, no myślenie systemowe, jakieś analizy systemowe i tak dalej. Ja tak? Myślałem, że człowiek, wiesz? Człowiek też, oczywiście, no bo mamy zespoły, mamy ludzi. Tu dzięki za podpowiedź. Czekajcie jeszcze tutaj. O, dobra. Mhm. Tak. Tu jeszcze mamy jakieś te nasze projekty, które gdzieś tam krążą. No i nie wnikając w szczegóły, jeżeli to jest ten flow management, no to jest pewien zbiór praktyk. Na wszystkich poziomach, tak? Osoby, zespołu, projektu, portfela. No bo teraz mówimy tak, no bo mówiliśmy o czym, że ma być skuteczny i efektywny system. No to kiedy będzie skuteczny i efektywny? Jak będę widział, co się dzieje, tak? Czyli będąc pracownikiem w zespole, będę widział, co się dzieje u mnie w zespole, w projekcie, ale i również na poziomie całej firmy.
że będę pracował w środowisku, że nie będę miał roboty potąd, tylko to będzie jakoś zrównoważone moje albo mojego zespołu pracę w stosunku do naszych możliwości realizacyjnych, że będę mierzył ten mój system, bo jak będę mierzył, no to będę mógł zarządzać i się doskonalić. Więc jak się doskonale, to doskonale firmę, doskonalą się ludzie, wszyscy pracujemy lepiej, są wciągani do tej całej zabawy. No i jeszcze gdzieś tam po drodze mamy feedback i tam jakby przejrzystość w ogóle sposobu działania, tak? Czyli wobec tego mam pewien mechanizm w tym systemie, który powinien prowadzić do rezultatu. Pytanie, czego tu jeszcze brakuje, co jeszcze by potrzeba? No bo jak ten system, o którym powiedziałem, że tam elementy, powiązanie, no to oczywiście musi być oczywiście cel, tak? Prawda? I znowu są różne metody bardzo fajne dotyczące definiowania celu, zarówno celu biznesowego, jak i takiego celu ludzkiego dotyczącego, a jak my w ogóle będziemy pracowali w firmie, tak? Czyli wobec tego jest pewien mechanizm, którym mógłbym doprowadzić do, no właśnie, efektywnego funkcjonowania, zaangażowania ludzi. No tylko teraz gdzie jest problem? A no problem jest taki, że jakbyśmy zajrzeli do różnych firm, no to jakby z tym flow to jest różnie, tak? Z tym systemem, całościowym spojrzeniem na to, jak my funkcjonujemy, to też jest bardzo różnie, tak? Z tym, że to wszystko jest transparentne i otwarte i mamy dostęp do wspólnego zbioru informacji, no to już wiecie, co powiem, też jest różnie, tak? No a jak tam ostatnio gdzieś tam pytałem, a jakie mierniki stosujecie do zarządzania tym waszym systemem, no to już nie będę mówił, jaką odpowiedź usłyszałem, tak? Więc jakby... No fajnie, fajnie, są pewne metody, niektórzy rzeczywiście to stosują, tylko moje pytanie jest, dlaczego tylko niektórzy? No właśnie. To chyba tyle o tym systemie. Ja tak pędzę, bo tutaj umówiliśmy się, że powinienem się w pół godziny zmieścić, prawda? Dobra. No to teraz pytanie, ale po co, tak? No ale po co mam tego typu system pracy? Przy czym ja od razu powiem, że nie mówię, że to jest oczywiście jedyne rozwiązanie jako systemu. To jest to, które mnie bardzo pasuje. Staram się je pokazywać. No moim zdaniem fajne, tak? Fajne, praktyczne i co najważniejsze, tak? Znowu ten system. Aha, no właśnie, bo co to daje, tak? Mówiliśmy, że ma być skuteczne i efektywne zarządzanie. Ja teraz tutaj kliknę parę razy i kolejne elementy, no już jakby zarówno biznesowe, jak i też dotyczące ludzi. O, Andrzej właśnie, tak? Jak się doskonalić, no to pewnie jest fajnie. No to ci zadowoleni pracownicy z tego, że to wszystko ma sens, jak my działamy, tak? Widzę, jak to działa, mam na to wpływ, mam możliwość usprawnienia. No to super. No to gdzie to mieliśmy? A, mieliśmy skutecznie i efektywnie, tak? Skutecznie jako osiąganie celów, efektywnie, nie marnujemy czasu albo jak najmniej marnujemy, tam tradycyjna odpowiedź, że robimy właściwe rzeczy. No super, tak? Ale po to wszystko. Tylko jeszcze raz, no właśnie, no znowu spojrzenie na różne firmy, jakieś moje doświadczenia konsultingowe z różnych warsztatów, z menedżerami, z pracownikami, z zespołami. No właśnie różnie, kurczę, blade z tym bywa. Czyli no właśnie, czyli na razie jesteśmy tak, powiedzieliśmy, że pierwszy taki wątek to była ta bezpieczeństwo psychologiczne, tak, jako taki fundament, no i że niby wszystko proste, ale dlaczego z tym jest jednak tak moim zdaniem kiepsko, a może nie jest kiepsko, może powiecie, że to ja mam tylko taką optykę. I drugi wątek, który do tej pory powiedzieliśmy, no to właśnie odmienialiśmy przez przypadki słowo system, no akurat ten system, o którym opowiedziałem, który jakby jest mi najbliższy, to jest związany z tym flow, no ale pewnie każdy ma pewnie jakiś swój system. Ważne jest, że on daje mi to, co chciałbym tutaj uzyskać. Jak to było ten miód, tak? Miał być ten miód, no to jest ten miód opisany konkretami. A skąd ten miód się bierze? No bo jestem zorganizowany w taki, a nie inny sposób, tak? Tylko teraz, czy to wystarczy?
czy to wystarczy? Czy jeszcze mamy jakieś tezy do dyskusji? Mianowicie kolejny punkt jest, uwaga, uwaga, a no właśnie. To teraz odwołam się do Napoleona, no bo Napoleon w odpowiedzi na pytanie, co potrzeba do zwycięstwa w kampanii, w wojnie, mówił po pierwsze, po drugie, po trzecie. Napoleon akurat nie mówił, że to kultura, 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 on mówił o pieniądzach, no ale trochę parafrazując Napoleona, powiedziałbym, no dobra, do tego naszego systemu, do tego fundamentu, no to może byśmy spojrzeli na tą kulturę, zwłaszcza, że no właśnie, chyba też tutaj w wypowiedziach naszych panelistów wątek tam wartości, kultury gdzieś tam się przewijał, no i to jest też taki jakby, myślę, że trochę leitmotiv, tak, leitmotiv różnych tam właśnie tych innych podejść do zarządzania, no tam zróbmy tam kulturę turkusową, kulturę zaangażowania, kulturę otwartości, etc., etc. No dobra, to teraz o tej kulturze. Ja tu wobec tego odwołam się do, może klasyków to byłoby zbyt dużo powiedziane, ale do osób bardzo znanych gdzieś w świecie zarządzania i w świecie agile'owym, którzy mieli trochę fajnych przemyśleń, tak? Craig Larman mówił tak, no właśnie, w dużych organizacjach, ciekawe co Krzysiek na to powie, tak? Kultura wynika z pewnej struktury, tak? No właśnie, culture follows structure. Ale z kolei w małych organizacjach no, ta struktura wynika z pewnej kultury. Ja muszę powiedzieć, że znowu na podstawie swoich obserwacji, to chyba bym się pod tym podpisał, tak? Że jeżeli wchodzę do jakiejś dużej organizacji zaostałej i trochę tam najpierw mi opowiedzą, jak są zorganizowani, czyli structure, oj, to już pewnie, już chyba mogę się domyślać, co usłyszę w odpowiedzi na naszą kulturę. Natomiast w tych takich mniejszych startupy, no właśnie, część naszych panelistów pochodzi też z mniejszych firm, no właśnie, no to firmy często powstawały z jakąś ideą, a potem ta struktura, a no właśnie, rodziła się wraz z rozwojem. Myśmy tu kiedyś z Marcinem mieli taką rozmowę, tak, że jest kilka takich magicznych liczb, że o, zaczynamy rozmawiać o strukturze, tak, że jest taka magiczna liczba gdzieś tam koło 10-15 osób, magiczna liczba 50 osób, tak, i tam kolejna magiczna liczba 150 osób w firmie, to wtedy o, to zaczynamy naprawdę myśleć o tej strukturze, no to pytanie, gdzie jest ta kultura? Craig Larman. Dawida Andersona na pewno wszyscy znacie, gdzieś świat agile'owy, zwłaszcza kanbanowy. No to teraz tu jest powiedziane, aha, żebym zastosował pewne efektywne praktyki, muszę mieć właściwą kulturę. Znowu ta kultura się pojawia, cholera, tak? Ale teraz uwaga, uwaga, jeszcze tam się pojawia, że mieć kulturę leadership. No to tak i może nie do końca. No dobra. Co mamy jeszcze? No o tych wartościach to się dużo mówi. Akurat tak się złożyło, że w poniedziałek był właśnie meetup managementu 3.0 prowadzony przez właśnie Piotrka tutaj obecnego, gdzie właśnie tam co ten Corporate Rebels właśnie z SEB opowiadali, jak to oni transformowali firmę. I tam, jak ja sobie tutaj zrobiłem notatkę, oni głównie mówili, no właśnie, zaufanie, odpowiedzialność, mówili jakby, czy te starali się mówić o wartościach. Tylko moim zdaniem tak naprawdę, chociaż akcentowali te wartości, mówili o pewnym systemie pracy, tak? Chociaż tak tego nie nazywali. Że jest pewna organizacja, pewien sposób pracy, pewne wciągnięcie ludzi ze sklepów, podział ról, odpowiedzialności. No to jest, kurczę, system pracy. A wartości? No właśnie, może te wartości wynikają z tego systemu pracy, a nie odwrotnie, tak? Mówili też bardzo dużo o leadershipie. O leadershipie to za chwilę, to będzie jeszcze kolejny kij w mrowisko, tak? Dobra. Dzięki tutaj za przypomnienie, tak? Czyli wobec tego, jak ta kultura, no to oczywiście firmy tworzą również różne księgi kultury, ZAPOS, sporo polskich firm ma coś takiego, można znaleźć na stronie. Super. Tylko moje pytanie byłoby, czy to jest
taka droga, tak? To teraz jeszcze chwilę pozostaniemy w świecie kultury, tu widzicie śniadanie, tak? To jest akurat chińskie śniadanie, więc ono jest takie inne niż tam polskie. No to jak śniadanie, to jak jesteśmy w części, gdzie odwołuje się do różnych autorytetów, to odwołam się jeszcze do Petera Druckera, który mawiał coś takiego, prawda? Aha. Kultura zjada na śniadanie. Ja muszę powiedzieć, że parę razy widziałem to w praktyce, jak ta kultura większej korporacji finansowej faktycznie pomysł transformacji zjadła w 3 miesiące na śniadanie i potem naprawdę no, słabo to wszystko wyglądało i osoba, ten właśnie lider, który miał to robić, to też został skonsumowany jako jeden z pierwszych przez właśnie tą kulturę, więc hola hola. To bądź z tym ostrożnie. Ja bym to sparafrazował, że ta kultura zjada wszystko. Gdzieś mi się zgubił znak zapytania na końcu tego zdania, bo bym powiedział, a może nie, tak? A może nie? A może tak? To jest kolejne pytanie. No i postawię, o właśnie, kultura zjada, ale może nie? I teraz wobec tego jeszcze jedno pytanie. To co z tą kulturą? Czy od niej zaczynać? Może na niej kończyć? Zrównoleglić, a może ona się pojawi niejako, jak będziemy budowali i funkcjonowali w tym systemie, to ta kultura pyk nagle się pojawi. A może tak. To tu jestem bardzo ciekaw waszych doświadczeń. Piotrek Medyński wie, że ja kiedyś właśnie wartościami i kulturą mocno się pasjonowałem i tym opowiadałem, no ale jakby trochę zmieniłem zdanie, bo myślę, że to może nie stawiać tych wartości na piedestale, a one gdzieś tam powinny się pojawić. Ale znowu, kij w mrowisko, tak? Dobra, czy mamy jeszcze jakieś kij? A no proszę bardzo, bo teraz czwarty punkt z tych moich tez było siła sprawcza, tak? Bo teraz tam ten system, te fundamenty, ta kultura, te wartości, no chyba, kurczę, blade same siebie się nie wezmą, tak? Przecież ja tu postawiłem tezę, że być może będą wynikały z tego systemu, tak? No więc teraz się pojawia hasło oczywiście lider, tak? No to tu można odmieniać przez przypadki to przywództwo, tak? Servant, authentic, było włączające, partycypacyjne, można by to mnożyć. No to teraz ja zrobię teraz bardzo grubą prowokację, tak? Naprawdę będzie gruba, zastanawiałem się, czy ją zrobić, ale ponieważ już wiecie, że traktujecie to wszystko z przymrużeniem oka, mam nadzieję, tak? Z lekkim przymrużeniem oka, więc ta gruba prowokacja polega na sięgnięciu do słownika języka niemieckiego. Szukamy tego lidera w języku niemieckim, no i już wiemy, co tam będzie, tak? Uj, 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 uj. I to się robi groźnie, tak? To się robi groźnie, ale teraz odejdźmy może od tego niemieckiego, ale teraz spojrzę na paru liderów, których wszyscy znamy, tak? Jest na przykład lider, na przykład co, Elon, tak? Jest lider o imieniu tam Jeff, tak? Inni tacy liderzy o imieniu, na przykład lider o imieniu Steve, znamy takich liderów. Czy to są liderzy, czy wizjonerzy? No, ja bym chyba powiedział, że oni są traktowani jako liderzy. Wizjonerzy, mówię, może też. Tylko czy oni naprawdę zbudowali efektywny i skuteczny system? No to można by dyskutować, tak? W związku z tym, a teraz pojedziemy na wycieczkę. Teraz pojechaliśmy na wycieczkę do Portugalii, bo to jest fragment pomnika odkrywców, tak? Czy widzicie na tym zdjęciu lidera? Gdzie tu jest lider? Na tym pomniku. No chyba widać lidera, prawda? Mhm. Henryk V żeglarz, tak? Syn króla Portugalii, tylko chwila. Tam z nim jeszcze jest parę osób. Aha. Jakbyśmy się tak przyjrzeli bliżej, to tam Ferdynand Magellan, Vasco da Gama, Bartolomeo Dias, tak? A no właśnie. Uwaga, uwaga, pan Henryk żeglarz nigdy, nigdzie nie popłynął. Kurczę blady, to jakim był liderem? No to ja bym postawił tezę, zbudował system. No właśnie, zbudował system, tak? Na czym ten system zbudowany przez Henryka żeglarza polegał?
Ano przygotował ludzi, ufundował szkołę morską, określił cele, tak, dał środki. No to jest system, tak? To jest system. Sam nigdzie nie popłynął. Co oznacza, że... Czekajcie, co tutaj powinno się teraz pojawić. A no właśnie, to oznacza, że ten kij w mrowisko z mojej strony to jest sceptycyzm co do tego lidera i tego leadershipu. Tak? Tutaj różne już książki pewnie były polecane i w dyskusji wcześniejszej, to ja jeszcze polecę jedną. Książka, która się nazywa, no właśnie, Leadership Bullshit, tak? Profesor Pfeffer, no moim zdaniem rozkłada na łopatki, jest polskie tłumaczenie tego, niestety pod gorszym tytułem, mianowicie ja tu patrzę na bok, przywództwo, mity i prawda, tak, i on tam rozprawia, ja tu może otworzę sobie spis treści, rozprawia się z takimi hasłami jak skromność, autentyczność, liderzy mówiący prawdę, zaufanie, dbanie o siebie, że jakby życie jest gdzie indziej niż te hasła, o których mówimy, że lider to, jak to było u Sinka, liderzy jedzą ostatni. Ha, 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 ha. Śmiechu warta. Dobra. Taka mała prowokacja, oczywiście z uśmiechem, jasne, miało być na luzie. No to wobec tego podsumujmy, tak? Co tu się działo? Dobra. No właśnie, to teraz tak, gdzieś tam mówiłem firma jako ekosystem. Myślę, że osoby ze świata turkusu znają ten rysunek, który notabene jest tam gdzieś w trochę innym formacie u Fryderyka Lalu, ale źródłem jest Ken Wilber. Kwadranty tak. Wilbera. Co? Kwadranty Wilbera. Tak jest, prawda? Uwaga, uwaga. System organizacyjny. Aha. I tutaj jeszcze inne elementy, i nasza kultura, i wartości, i zachowania ludzi, tak? No właśnie. Ale ja myślę, że kluczowym elementem jest ten system, który tutaj obiecałem odmieniać, przez przypadki to odmieniam, tak? I teraz w tym systemie mamy, no właśnie, i metody, i techniki pracy takiej operacyjnej, biznesowej, ale też powinny być te metody pracy i współpracy z ludźmi. Aha, więc jak zbudujemy ten system tutaj, tak, macham tym kursorem, mam nadzieję, że widać, no to z jednej strony te różne metody dadzą nam ten biznes klientów zachwyconych, a tu będziemy mieli zadowolonych ludzi, tak? Ludzie się będą zachowywali, to jest ta strzałka, tak jak ten system mówi. Aha, no właśnie, tak. No ale teraz jakby to, co ja mówiłem w ramach systemu, to był ten system nazywany tutaj organizacyjnym, a żeby odróżnić to jakby to całość, to jest te kwadraty Wilbera i ten cały ekosystem. Dobra, zrobiliśmy kontekst i wobec tego podsumowanie, tak. Turkus, holakracja, agile, scrum, jak to Paweł powiedział, klabelki, no zgadzam się, tak. Ale po co u diabła to robimy, to jest pierwsze pytanie. Teraz w środowisku tam agile'owym też trwa dyskusja, tak, że cholera, może popełniliśmy jakiś błąd, bo tam z tymi efektami biznesowymi, z tymi zadowolonymi ludźmi to różnie bywa. No, a może przegapiono pytanie, ale po co? I było bardziej przywiązanie do etykietek, tak? Powiedzieliśmy o tym fundamencie, no ale pytanie jest, ale dlaczego z tym jest tak wiele problemów, tak? Mówiliśmy o tym efektywnym, skutecznym systemie zarządzania. Gdzieś tam w tle przewijała się ta metoda zarządzania celami, która, jak tu jest napisane, prosta do zrozumienia, ale jak ja widzę w praktyce, co się dzieje i co za bullshit można znaleźć w internecie na ten temat, to aż mi się włos jeży na głowie. Dobra? Mówiliśmy właśnie o tym efektywnym, skutecznym systemie, czyli zarządzamy pracą, a nie ludźmi, tak? Nie zarządzamy ludźmi. No broń Panie Boże, no skąd, tak? I naprawdę jest mnóstwo różnych technik zarządzania, które stoją do dyspozycji. Jakby, kurczę blade, moje pytanie jest takie, ale no dlaczego one tak rzadko są wykorzystywane? Z tą kulturą, to żeśmy też sobie powiedzieli, no właśnie, a może ona się po prostu ukształtuje sama, no, samo się zrobi, tak? No właśnie, przy okazji. Lider? No właśnie, a może inaczej, tak? Ten, jak to był, Henryk Żeglarz. Henryk Żeglarz miał swój team. Ja się w ogóle bardzo boję, jak słyszę, że jest jakiś lider, bo od razu mi się przypomina tak zwany bus factor, tak? Znacie to na pewno, tak? Ile osób ma wpaść pod autobus, żeby w ogóle firma stanęła albo transformacja się skończyła?
No jak lider wpadnie, bye bye, dziękujemy. Tak? Dobra. System? System. Super. Aha, to wracamy do tego naszego i żyli długo i szczęśliwie. Dobra. Tak? No właśnie. Myślimy systemowo, system. Pewnie przydałoby się to zwinne zarządzanie celami. Uwaga, uwaga. Dlaczego system organizacyjny nie jest podkreślony na czerwono? Do licha. No tu powinno być na czerwono. Już wiecie. To jest taki mój konik, tak? Tylko skończę, tak? A nie moda i hasła, nie trzymanie się błędnych modeli i nie pasujących do współczesnych czasów metod zarządzania i nie stawianie na lidera, czyli tego samotnego szeryfa. To naprawdę nie jest w samo południe. Tam Gary Cooper owszem załatwił tam bandę przestępców, wsiadł na bryczkę i z Grace Kelly odjechali wsiną dal. To są bajeczki, tak jest. W biznesie tak to nie działa. Powiedziałbym, no właśnie, tylko tyle. A może aż tyle? The end. Tak jest. Samo południe tak się właśnie skończyło. No właśnie, to tyle z mojej strony. O, udało mi się te 32 minuty. Super. Dziękuję bardzo. Zapraszam do rozmowy. To zrobię może stop share. Buch. No właśnie. Mamy kilka punktów. Co sądzicie? Czy wszyscy powiedzą no, tak, tak, może... Jeszcze pytanie, Jerzy, do ciebie. Gdzie jest ten kij? Gdzie jest ten kij? A no kij tak. Jest taki, że nie gdzie ma lidera. Gdzie jest mrowisko? Nie, no mrowisko to jest jak zarządzamy firmą. Bo jeżeli powiesz, że wszyscy jak tu jesteście, tak działacie, budujecie systemy, zbudowaliście fundament w postaci bezpieczeństwa, nie macie lidera, tylko grupę liderów na różnych poziomach, to ja chylę czoła. Tylko świat, który ja znam, jest nieco inny pewnie od świata, który wy tutaj znacie. No ale może, no może właśnie, może ja w jakimś świecie się poruszam innym, no może. No, to właśnie ma być zaproszenie do rozmowy. Otóż to. To ja jeszcze sekundkę zajmę, a potem jakby z radością usłyszę praktyków z poszczególnych firm, tak? Bo to jest, to chyba jest największa esencja. Żyjemy w świecie, który jest nie ma guzika, żeby nacisnąć i żeby dostać dokładnie ten efekt, o który nam chodzi. W związku z tym pytanie w ogóle o to, czy jest jedna metoda, czy jest jakiś fundament, od czego trzeba zaczynać, w którym to właśnie z Alicji w Krainie Czarów od początku, tak? Czyli od początku, a ten początek dla każdej organizacji może być zupełnie inny, zależnie od tego, w jakim kontekście się znajduje, w kontekście firmowym, organizacyjnym, biznesowym, rynkowym, kulturowym, kraju danego, edukacyjnym, to jakimkolwiek, tak? Więc tych kontekstów może być mnóstwo i w moim odczuciu dyskusja o tym, co jest pierwsze, jajko czy kura, w którym miejscu przełożyć dźwignię na pewno i czy zbudować najpierw bezpieczeństwo psychologiczne, czy wychować najpierw liderów, czy najpierw zbudować systemy, można odpowiedzieć po prostu, co to zależy od organizacji, od tego, czego ludzie, w którym miejscu są ludzie, jak czują i czego chcą i jak co chcą wypracować. I czy zarządzamy, budujemy firmę autokratyczną, czy budujemy firmę demokratyczną, też to zależy. Jedna będzie i druga skuteczna. To wcale nie oznacza, że będzie autorytarne, nie są skuteczne. Są skuteczne, są mega skuteczne, widzieliśmy, w dowożeniu biznesu. W czymś innym aha, może nie. Jasne. Więc i zajeżdżaniu ludzi. Jest... I zajeżdżaniu ludzi. Jasna sprawa, są bardzo skuteczne, ale no, chyba czym... nie o to nam tu chodzi. Tu chodzi o to, właśnie to jest pytanie też po co, ale to jest jakby dla mnie to jest bardziej kwestia o doświadczeniach różnych i różnych perspektywach, a nie o tym, a nie w ramach kija w mrowisko, a nie o tym, co jest pierwsze, jajko czy kura. Tak samo kwadranty Wilbera to nie jest strzałka jedno jest przed drugim i jest wynikiem kolejnego, tylko jest to całość, która się łączy. To jest moje zdanie. Dobra, tylko ostatnie zdanie z mojej strony. No to słuchajcie, widzicie? Znaczy nie minęło 60 sekund, ale proszę bardzo, co się zdarzyło? No Paulina aż podskoczyła do góry, lekko mówiąc, oczywiście trzymając się dalej w tej konwencji z przymrużeniem oka. Super, zobaczymy, co będzie dalej. Ja już nic nie mówię.
Ja chciałam tutaj pod kąt, jakby bardzo się zgadzam z tym, co Paulina powiedziała. My mówimy o tym, że nie ma czarodziejskiej różdżki, a nie ma batona, tylko nie ma czarodziejskiej różdżki. Jak klient przychodzi i mówi, dobra, to od czego zaczynamy, to nie ma gotowej odpowiedzi. Znaczy nie ma jednego scenariusza dla wszystkich firm. Tak naprawdę każda firma musi sobie swój scenariusz napisać. I też tak jak Paulina wspomniała, że czasami zaczynamy od kultury. Czasami zaczynamy od struktury, czasami zaczynamy od liderów, a czasami od tego, że musimy najpierw zobaczyć, co jest w teamie i na co jest gotowy i od czego w ogóle tutaj warto wystartować. Więc ja też mam takie poczucie, że ja wspomniałam, jak się przedstawiałam, że ja się bardzo cieszę, że my nie jesteśmy w tej bańce do końca, przez to, że jesteśmy z różnymi firmami, instytucjami, z różnymi sektorami. I to jakby ja sobie chwalę ze względu na to, że ciągle dostaję tym obuchem z boku od kolejnej firmy albo kolejnej instytucji, bo wchodzę z pewnymi przekonaniami, a potem się okazuje, że sorry, ale świat taki nie jest. Więc musimy się zgodzić na to, że świat nie będzie turkusowy, będzie 1% turkusu, tak? Czy jak tam nazwiemy. I możemy rozmawiać o tym, jakie te scenariusze każda z tych firm pisze. Nie możemy myśleć o tym, że teraz tutaj będzie jedno rozwiązanie. A trochę miałam takie poczucie, że Jerzy, jak mówiłeś o tym systemie, to próbujesz nas też w jakiś system tutaj włożyć. Okej. Jerzy, ja wrócę na chwilkę do ciebie, bo z tej twojej części taki wniosek, taka teza, która do mnie przybija, to jest taka, pamiętajmy o systemie, a wszystkie inne rzeczy też są ważne, ale pamiętajmy o systemie, czyli tak jakby ten system miał być pierwszy. Czy to jest twoje pytanie do pozostałych, czy jakie jest pytanie twoje do pozostałych uczestników? No myślę, że to dobra, tak. No, nie bez kozery ten system odmieniałem przez przypadki, tak? Dokładnie. Pomyślmy o całości, o systemie. Oczywiście tu się zgodzę z przedmówczyniami, jest kontekst jasny, ale ogarnijmy całość jako pewien system, jako pewien mechanizm. Mhm, okej, dzięki. Dzięki, Andrzej. Danielu, ty jesteś ograniczony czasowo, więc rzucam piłeczkę w twoim kierunku, chwytasz i z nią coś robisz. Co ty na to, co Jerzy przedstawił? Ja myślę podobnie jak Paulina i Jasia, że to nie jest takie proste, że można zacząć od jakiejś strony i to w dużej mierze po prostu zależy od tego, na jakim etapie jest organizacja, jakie ma potrzeby, jakie ma w danym momencie wąski gardła. Z myślenia systemowego to mi się kojarzy bardzo mocno TOC, teorię ograniczeń Ilaya Goldratta. I pamiętam dużo rzeczy jeszcze z tamtych elementów i on faktycznie potrafił spojrzeć na wszystko jak na system, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jedna z perspektyw i wcale nie najważniejsza. Po prostu nie wiem, czy to w ogóle się zastanawiam, czy to się da ułożyć w jakąkolwiek hierarchię, bo na osiągnięcie pewnych celów jest wiele różnych sposobów. Wydaje mi się, że każda firma może znaleźć swoją drogę, swój początek i pewnie ten początek będzie zależał w dużej mierze chyba od ludzi. I to, co mi się też przebija i co mocno pamiętam z tej książki Friederika Laloux, to to, że my próbujemy czy w tym, na tym poziomie zbudować firmę jak organizm zbudowany z ludzi. I ci ludzie tworzą systemy, ci ludzie dbają właśnie o to, żeby to wyglądało tak jak ma wyglądać, żeby osiągać, żeby sobie stawiać cele, żeby osiągać te rezultaty. Chociaż może nie do końca stawianie celi jest turkusowe. Ale to na chwilkę ja jeszcze podreluję, bo możemy tak, jak Jerzy na początku mówił, tak troszkę, że fruwamy. Sprowadźmy to na ziemię. Praktycznie, jak to u ciebie w Santa wygląda w perspektywie tej, o której mówił Jerzy, tak w dwóch słowach. Co zadziałało, co nie zadziałało? No. Wydaje mi się, że dużo różnych rzeczy, między innymi praca nad kulturą na pewno zadziałała i to był jakiś taki duży impuls rozwojowy, tak? Ale razem z tą kulturą współodpowiedzialności wdrożyliśmy pewien system, nie? W tym sensie, że faktycznie stawialiśmy sobie kluczowe rezultaty roczne i systematycznie
systemowo, w jakimś tam frameworku, nad tym w poszczególnych zespołach pracowaliśmy. I to zadziałało, ale znowu teraz od roku, od prawie roku realizujemy projekt dalej jakby doskonalenia naszej kultury organizacyjnej. I wydaje się, że tutaj po prostu równolegle nad wieloma rzeczami trzeba pracować. To też zależy pewnie od wielkości organizacji, od zespołów, no bo my też różne elementy w różnych zespołach realizujemy na przykład. Korzystamy też z koncepcji takiej Team of Teams, też bardzo fajna książka o wojsku, wojskowa, napisana przez tam generała dowodzącego w Iraku operacją. Ale też jest bardzo fajna właśnie o tym, jak w jaki sposób z takiego hierarchicznego, starego systemu zarządzania można właśnie przejść w kierunku, nie wiem, takiego bardziej agile'owego, czy bardziej zwinnego, bardziej takiego, nie wiem, progresywnego. Ale my żeśmy na przykład dosyć mocno z tamtym skorzystali, bo w związku z tym, że jesteśmy firmą, która jest już całkiem spora wielkościowo, no to korzystamy właśnie z tej koncepcji Team of Teams, gdzie robimy współpracujące ze sobą zespoły i zespoły są na różnych etapach. Oczywiście pewne inicjatywy mamy na globalne, firmowe, tak jak choćby nawet tą pracę nad kulturą organizacyjną. To też jest efekt śniadania turkusowego, bo we Wrocławiu byłem na śniadaniu, gdzie Konrad Olesiewicz opowiadał o tych narzędziach z dynamiki spiralnej. My żeśmy się zastanawiali po kilku latach, że przydałby się kolejny krok, zrobienie kolejnego kroku, czy może wręcz odświeżenie naszej kultury organizacyjnej i gdzieś tam rozważaliśmy wiele, ale z kilka, co najmniej pięć różnych narzędzi, a się okazało, że najbardziej nam właśnie odpowiadał ten, czyli te metody, czy te narzędzia wynikające z dynamiki spiralnej. I pracujemy nad tym, co prawda długo nam to trwa, może też przez pandemię, ale to też wydaje mi się, że kulturę organizacyjną to się nie zmienia tak z dnia na dzień. Zresztą my żeśmy bardziej ją definiowaliśmy taką, jaka jest, definiowaliśmy taką, w jakim kierunku chcielibyśmy podążać, a teraz jesteśmy już na etapie pracy nad tym podążaniem, nie? Nad wypracowywaniem pewnych rzeczy takich na poziomie systemowym, firmowym, ale też zachęcamy zespoły do pracy. To będę takim trochę adwokatem Jerzego w ramach tej kultury wypracowywania, bo podeszliście do tego w sposób systemowy. Tak, no ale to, wiesz, to jest wszystko jakby, to są puzzle. Każdy element tego puzzla jest ważny. I nie można powiedzieć, że systemowe podejście to jest najważniejsze. Ja w ogóle mam taki komentarz do tej dyskusji, że ja tutaj tej kontrowersji w ogóle w tej dyskusji nie widzę. Jeżeli jest kontrowersja w tej dyskusji, to ona jest na poziomie interpretacji każdego z nas indywidualnie, czym jest system. Bo jak to chyba ty, Daniel, podałeś przykład natury, tak, jako żywego organizmu, no to hej, to jest system, no, jakby dla mnie. Nie stwierdzę, że nie implikuję, że dla każdego to powinien być system i jak mówimy o zmianach wielu z tych puzli, o których też Daniel wspominałeś, nie wiem, Piotrek wcześniej na przykład wspominał o tym, jak próbują podejść do ujawnienia wynagrodzeń i że robią to od 2 lat. No jakby, więc z natury rzeczy szukają jakiegoś systemu do zrobienia tego. I ja trochę widzę tak, że na pewnym metapoziomie wiele rzeczy z tych takich miękkich rzeczy, które są dla nas istotne, psychological safety, ustalenie wspólnych wartości, ja się trochę obrażam na sformułowanie budowanie kultury, bo kultury się nie da zbudować, można na nią wpływać, ale te wszystkie rzeczy, jeżeli chcemy zmieniać, to jeżeli chcemy je zmieniać skutecznie, to musimy je zmieniać systemowo, bo jakby możemy jakieś tam interwencje wprowadzić, nie wiem, przykład kultura organizacyjna. Czym jest kultura organizacyjna? Suma wszystkich zachowań i wierzeń i przekonań ludzi w grupie.
Więc jakby taką interwencją jest zatrudnienie kogoś, jakby dołączenie do grupy kogoś, kto jest bardzo inny. Tylko jeżeli za taką akcją nie będzie stała jakaś, powiedzmy, szersza, bardziej uporządkowana myśl, to ta osoba z dużym prawdopodobieństwem przez grupę zostanie odrzucona. Więc jakby dużo jakby ja w tej dyskusji tak naprawdę nie widzę sprzeczności. Ona, mimo że na powierzchni wydaje się być dość emocjonalna, to dla mnie taka nie jest. Nie jest emocjonalna. Myślę, że tutaj różnicą może być to, co też Paulina powiedziała specjalnie tak troszkę. Co pierwsze, kura czy jajko? Co z tych rzeczy? Bo Jerzy, pokazałeś bardzo dobry slajd, który dla mnie dokładnie potwierdza to, co Paweł powiedziałeś, kwadranty Wilbera. I tak naprawdę równowaga między tymi kwadrantami, tym, co jest w poszczególnych ćwiartkach, daje tą wartość. Ale twoja teza, pamiętajmy o systemie, czyli system jest pierwszy. Piotrze, jak u ciebie to wygląda w duchu? Jeżeli chodzi o system. Podobnie jak Marcin, bardziej chyba bazujesz na intuicji. Tak, tak, ja jestem dosyć intuicyjno-praktyczny, raczej niż taki teoretyczny, aczkolwiek doceniam siłę teorii również, chociaż ostatnio jakoś nie za bardzo zagłębiałem się w różne teorie. Bardziej pracujemy w tej chwili właśnie nad różnymi takimi, można powiedzieć, że rzeczywiście systemowymi rozwiązaniami. My stworzyliśmy w Desmarcie taką gildię kulturową, grupę osób, która jest zainteresowana wdrażaniem różnych zmian w kulturze, czy też... Takie świadome podejście, tak? Nie na zasadzie coś tak przyjdzie, tylko świadomie patrzenie. Tak, trochę się temu przyglądamy i ta gildia to jest taka ciekawostka, ona myślę, że w szczycie miała tam 7 czy 8 osób, które przychodziło, do takich, których albo jestem ja sam, albo Adrian sam, albo po prostu jesteśmy we dwóch, albo są 3 osoby. Więc to też pokazuje, że i myślę, że to też jest dosyć istotne, że jakby w całej tej pracy nad kulturą, która dla mnie jest bardzo ważna, to czasami po prostu nie mam miejsca na to, bo są po prostu działania, które jakby część zespołu wykonuje na co dzień i te działania po prostu są w tym danym momencie ważniejsze niż budowanie kultury na przykład, tak? Czy też zastanawianie się nad tym, jakie te zmiany kulturowe teraz musimy zrobić czy przeprowadzić, żeby tutaj żyło nam się lepiej trochę. Więc to jest takie trochę dla mnie, to jest trochę takie ciągłe balansowanie pomiędzy... Ja tak to trochę zawsze widzę, że to jest takie balansowanie pomiędzy... tym, co musimy robić, aby mieć pieniądze na życie, bo koniec końców, na koniec miesiąca musimy mieć te pieniądze, a nie jesteśmy dużą firmą, więc też myślę, że w jakiejś tam większej firmie, nie wiem, tutaj Daniel mówi się o 200 osobach, to wyobrażam sobie, że też to poukładanie i pewien związane z cash flow i tak dalej jest dużo lepsze niż gdzieś u nas, w 26-osobowej firmie. Natomiast no to jest zawsze troszkę taka walka o życie versus próba budowania czegoś nowego, na jakby patrzenie trochę w przyszłość, czyli budowanie kultury po to, żeby za chwilę było nam troszkę lepiej. Po czym później powrót znowu do pewnych systemowych rozwiązań właśnie związanych z zarządzaniem już jako takim projektami czy procesami. Mm-hmm. Wydawało mi się bardzo długo, że my nie mamy żadnych procesów. Później się okazało, że jak zaczęliśmy część rzeczy spisywać, to okazało się, że jednak mamy. Więc to też jest takie ciekawe. Mm-hmm. Okej. Okay. Krzyszku, a twoje spojrzenie właśnie z poziomu korporacji, z poziomu takiego zespołu, elementu tej korporacji. Jak to wygląda w temacie systemowym, kulturowym? Tutaj Piotrek jeszcze dorzucił kultura kulturą, system systemem, ale bieżączka to w ogóle jest podstawa i zabija.
To jeszcze taki ten wątek. Ale też można, jeszcze bym dołożył jeszcze jedno zdanie właśnie. Nie, właśnie ta kwestia tego lidera, tak? Samotny szeryf, a może zespół bez lidera, a może jeszcze jakoś inaczej. Jeszcze tu chętnie bym usłyszał wasze opinie. O. Znaczy ja uważam, to jeszcze może tylko dokończę z tego, ja uważam i przez wiele lat robiłem wszystko, żeby siebie, czyli ten bas faktor, czyli siebie samego wykluczyć z... Znaczy, jeżeli ja wpadnę pod autobus dzisiaj, to rzeczywiście wydaje mi się, że organizacja przetrwa i będzie żyła. Sukcesja na nie jedną osobę, a całą firmę, moim zdaniem, w jakiś tam sposób się udała. Więc to jest coś, co, nad czym ja pracowałem i uważam, że jakby dzisiaj jest wiele osób w Desmarcie, które są w stanie ciągnąć rzeczy dużo lepiej niż ja to kiedykolwiek robiłem. I to było zawsze moje założenie, że pracując razem wspólnie i angażując się rzeczywiście w te rzeczy, będziemy w stanie robić lepiej, wydajniej, czy też po prostu lepiej niż pojedyncza jednostka, czyli w tym momencie ja, który gdzieś tam to wszystko zakładałem. Ja tylko jedno pytanie właśnie do ciebie i żeby krótka odpowiedź była, bo wiemy, że podobnie jak u Daniela, u ciebie jest odejście twoje z bycia prezesem. Czy ktoś będzie prezesem? Tak, nie. To było pytanie do mnie? Tak, tak, do ciebie pierwszy. Czy ja będę jeszcze prezesem? Czy ktoś będzie prezesem? Czy ktoś będzie prezesem? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ odpowiedź na nie nie jest prosta, ponieważ toczy się dyskusja. Na razie ona jest taka dosyć szczątkowa, ale gdzieś rzeczywiście został podjęty temat przez część jakieś tam grono osób, które stwierdziło, że no, może trzeba wybrać nowego CEO, i ktoś będzie, część osób twierdzi, że jednak nie potrzeba CEO i tak dalej, więc jakby nie wiemy na razie. Na razie na dzisiaj nie będzie CEO, czyli właściwie jesteśmy w przededniu jakiegoś tam złożenia papierów, że ja po prostu już nie będę tym CEO i będzie po prostu zarząd. Dobra. Ale zarząd będzie jednoosobowy w twojej osobie? Trzyosobowy zarząd. Tak. Były trzy osoby w zarządzie i tak pozostanie, tylko po prostu ja nie będę prezesem. Dobra. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja nie wiem, czy się uwarunkowania prawne nie zmieniły, bo historycznie było tak, że firma mogła nie mieć prezesa przez max 60 dni bodajże. Formalnie. To jest jakby jedna uwaga do tego, co mówisz. Druga uwaga do tego, co mówisz, że prezes versus zarząd, to w gruncie rzeczy jest mała zmiana. Jakby dużą zmianą, którą ja bym widział, to jest zarząd lub brak zarządu, ale wydaje mi się, że to jest prawnie nierealizowalne, że to jest prawnie nierealizowalne w polskim porządku prawnym. Tak, dokładnie. To znaczy robiliśmy tam analizę prawną, więc nasz prawnik raczej by zwrócił uwagę, gdyby to rzeczywiście... Panowie, to tak, ja wejdę, ja mogę bo to dodać, jest fajny wiem, wątek, firma, znaczy go. Ja dodam okay. Tylko, że firma Mentax, wiem, że od 2 lat nie ma prezesa, ma tylko 4 członków zarządu i działają, więc... Można. To też jest fajny temat na dedykowane turkusowe śniadanie. Tam kasa kasą, ale w ogóle prezes, zarząd i reprezentowanie. Zaparkujmy. Krzyśku, chciałbym do ciebie wrócić właśnie z tymi wątkami system, a kultura, a bieżączka, a jeszcze to, co dorzucił Jurek, czyli taka złożona piłka, a liderowanie. Jak to u ciebie w tej perspektywie dużej korporacji wygląda? Dobrze, to może dwie kwestie za nim. Jakby mój kontekst jest taki, my mamy w Polsce organizację, to jest około 1600 osób, plus jeszcze jakieś tam 500 chyba osób na różnych kontraktach B2B. Jesteśmy też częścią globalnej grupy, która ma tam na całym świecie około 30 tysięcy pracowników. Więc jakby to jest ten kontekst. Może tak, ja trochę do tego, co Paweł chciałbym się odnieść. Musimy uważać z tymi terminami. To znaczy, jak mówimy kultura organizacyjna, to się upewnimy, że wszyscy w tym gronie rozumieją to tak samo. Najlepszym przykładem tego wszystkiego jest słowo słynne agile. Po prostu tam już wszystko jest włożone, tak? Więc też mówiąc o liderze, każdy wypowiada się o liderze, mając jakąś
wizję, co to jest ten lider w moim przypadku, tak? Ja bym powiedział tak, ktoś napisał, ja się z tym zgadzam, liderem może być każdy, to jest tylko kwestia tego, w jakim obszarze, tak? Tego się może nauczyć każdy, wystarczy tylko chcieć. Więc jeśli pytamy się o to, czy firma musi mieć lidera, nie musi, może mieć wielu liderów, może być zespół złożony z liderów, tak? Ktoś jest liderem w jakimś określonym obszarze, ktoś jest w innym i oni się sami napędzają. Natomiast to jest oczywiście jakaś sytuacja taka idealna, tak? Bo za tym stoją motywacje ludzi, chęć też przewodzenia, chęć gdzieś tam pokazania się, że tak powiem, trochę wystawienia się na pewne światło, też ocen, no bo liderzy są oceniani, więc tak naprawdę no my pewnie jeszcze długo będziemy mieli tych takich liderów, czy może powinniśmy nazwać menadżerów, tak? Którzy gdzieś tam w tych firmach będą potrzebni, ale to głównie dlatego, żeby moim zdaniem załatać pewną niedoskonałość jeszcze, że tak powiem, natury ludzkiej, tak? Bo no nie wszyscy są w stanie się motywować niezmiennie i nie wszyscy są w stanie się ze wszystkimi dogadać, nie wszyscy są w stanie się zawsze samo zorganizować, no nie oszukujmy się, tak? Więc bardzo często jest potrzebny jakiś ten ktoś, bądź ci, tak? Bo to nie musi być jedna osoba, i zupełnie mówię o tym w oderwaniu od hierarchii i nazwy stanowiska, tak? Bo to jest jakby dla mnie zupełnie inna historia, tak? Więc trochę nawiązując do tego, co Jerzy pokazywał, król był liderem, tak? Ale to nie znaczy, że on był zawsze gdzieś tam na przodzie, tak? On był tym stymulatorem, był liderem poprzez jakby tworzenie nowych liderów, tak? Czy stymulowanie nowych liderów, no bo przecież ci państwo wszyscy, którzy krążyli po świecie, odkrywali, zdobywali, myślę, że też spokojnie można ich nazwać liderami. Dla kogoś nimi byli na pewno. Dobra, to tyle o liderach. Jeszcze się pytałeś o ten bieżączka BAU system. Ja myślę tak, że jest chyba jakaś, moim zdaniem, taka część wspólna tych wszystkich dyskusji, bo ja się zgadzam, to wszystko zależy od kontekstu, rozumienia i tak dalej, ale tak przez te wszystkie rozmowy, które się przejawiały, myślę, że tak. My chyba wszyscy musimy, wszyscy, pracując w jakimś tam zespole, zrozumieć jakby te nasze wartości, tak? Co dla każdego z nas i dla nas wszystkich jest ważne, bo jeżeli my tutaj się nie spotkamy, to moim zdaniem cała reszta się nie uda. To znaczy, ja miałem takie doświadczenia, że gdzieś tam jak budowaliśmy zespół kilka razy, to zawsze zaczynaliśmy od takiego ćwiczenia, a zróbmy sobie taki zestaw naszych wspólnych wartości. Nawet nie, największa wartość nie była w tym, że one powstały, tylko w tym, że była dyskusja na ten temat, tak? Natomiast uważam, że to jest fundament, no bo bez tego budowanie systemu czy kształtowanie kultury, jakby w ogóle sobie nie wyobrażam tego. Znaczy, jeżeli każdy ma jakieś inne, że tak powiem, nie wiem, jakiego innego słowa użyć zamiast wartości, żeby się nie powtarzać, ale jeżeli każdy ma trochę inny zestaw wartości, to trudno się nam będzie porozumieć, to trudno nam będzie współpracować i tak dalej, i tak dalej. Więc to uważam jest niezależne od kontekstu i mi się wydaje, że w każdej sytuacji powinna się taka dyskusja odbyć. Drugi taki element, który uważam, że jest nieodzowny, to jednak są cele. Ktoś tutaj z Was powiedział, że chyba nie stawiamy sobie celów albo nie mamy. No, mogę się założyć, że jakieś macie, to znaczy w którą stronę jedziecie, tak? Może to nie muszą być zawsze jakieś cele takie stricte opisane OKR-owo, że my wiemy, co jest excited, będziemy to mierzyć, mamy mierniki i tak dalej, ale no, po coś firma istnieje, tak? Jest jakaś wizja, jest jakaś misja, zakładam, spisana czy w głowach i tak dalej. No i żeby ją realizować, no to trzeba jakieś te kroczki do przodu robić. Także ja sobie nie za bardzo wyobrażam, jeżeli zespół nie ma w jakiejś formie, podkreślam, postawionych celów, co my chcemy osiągnąć. To mogą być bardzo małe rzeczy, tak? Które gdzieś tam, nie wiem, powodują, że mamy cel na 2 tygodnie, na 4 tygodnie, na ileś tam tygodni, ale coś musi być, tak? I to jeszcze do tego, znowu wracając do tej terminologii, no my musimy je wszyscy tak samo rozumieć, tak? No bo jak nie, no to bez tego nie da rady. Więc to są, uważam, takie dwa elementy chyba, które są kluczowe w każdym kontekście. Wartości i jakaś forma wspólnie rozumianych celów, do których jedziemy. Cała reszta mocno zależy, tak? Od rozmiaru, od kontekstu. I to są rzeczywiście mocno połączone naczynia i trudno powiedzieć, gdzie zacząć. To tak jak zostało powiedziane. No tam, gdzie jakby pojawiamy się w tym kontekście w danym momencie, no wygląda tak, tak? No to dopiero wtedy możemy ocenić, z której strony zacząć.
Okej, okay, dzięki. Adam, a u Ciebie jak to wygląda? Znaczy, tak, znaczy ja powiem, że ja myślę, że to bardzo dużo zależy znowu od świadomości. Wszystko co związane z turkusem gdzieś zahacza o świadomość, dojrzałość, wiedzę i że tak naprawdę no to czy właściciel, czyli ten główny lider, czy jakkolwiek tą osobę nazwiemy, no to jaką ona ma podejście do robienia biznesu, skąd się wywodzi, czy bardziej z produkcji, czy z zarządzania, to będzie bardziej nacisk właśnie albo na procesy, czy systemy, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy na ludzi. My jesteśmy teraz właśnie gdzieś od pół roku, a teraz mocno przepisaliśmy właśnie proces tworzenia systemów, procesów, procedur, jakkolwiek to nazwiemy, bo jakby widzimy potrzebę tego wraz ze wzrostem organizacji, też kwestii, żeby też uważamy, że im więcej rzeczy będzie sprocesowane, spisane, to będziemy mieli większą wolność, by skupiać się na tym, na czym chcemy, a powtarzalne rzeczy po prostu będą podniesione na jakiś poziom i usprawniane. Więc tutaj myślę, że to mocno zależy od tego po prostu, z jakim backgroundem właściciel firmy przychodzi. Na pewno gdybym zakładał nową firmę, no to bym się skupił na pewno mocno i na systemie, jakby jak mamy działać, jakie główne są procesy i na wyborze ludzi, żeby to realizowali, a jak zakładałem firmy, no to wychodziłem od produkcji, no bo byłem programistą. Więc myślę, że to bardzo mocno właśnie zależy od tego, jakie mamy doświadczenie, jaką mamy wiedzę. Z takich, żeby to właśnie działało skutecznie, były procesy, no to myślę, że tych rozwiązań jest mnóstwo. Mi się bardzo spodobało i staramy się to wdrażać, jest 4DX, czyli 4 dyscypliny realizacji i to naprawdę wydaje mi się, że jest fajne podejście i no teraz to dopiero tak zaczynamy, zajęło mi to 3 miesiące, żeby to przeprowadzić w firmie, żeby ustalić cele firmowe, zespołu, przygotować tą strukturę spotkań. Tak naprawdę teraz dopiero zaczynamy w tym tygodniu, tak naprawdę ruszamy z tym pełną parą, więc pewnie dopiero za parę miesięcy będę mógł powiedzieć, jak to u nas działa, ale potrzebowałem jakiegoś właśnie frameworku, który spowoduje, że mimo tych wszystkich bieżączki, tam w tym podejściu nazywają to wiru bieżących spraw, będziemy po prostu realizować rzeczy strategiczne dla rozwoju firmy i do tej pory mi to brakowało. Adam, to w maju się pojaw i case przećwiczymy na turkusowym śniadaniu. Będę miał już, myślę, że coś do powiedzenia konkretnego, ale właśnie tego mi brakowało, jak mieliśmy OKR-y, że mimo wszystko zawsze, mimo wszystko liderzy, nawet współwłaściciel firmy też umiał powiedzieć, że no dobra, jestem zarąbany, przez pół roku nie zrobił nic strategicznego, bo miał tyle obowiązków bardzo ważnych, ale właśnie bez tego jakby zobowiązań, bez jakiegoś fokusu na to, że dobra, trzeba działać do przodu, no to tutaj mieliśmy problem. Więc myślę, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, które pomoże nam pchać firmy do przodu i właśnie no my tutaj widzimy, że i procesy, i właśnie jakiś system do wyznaczenia celów, organizacji, zespołów jest niezbędny, a przy okazji trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie to pociągnąć i nie wiem, czy mam taką pewność jak Piotrek, czy firma by przeżyła bus factor, ale mam nadzieję, że by przeżyła. Teraz staram się dużo urlopować, bo mam małe dziecko, więc firma jakoś działa i się jakieś nowe rzeczy dzieją, których nic nie wiem, więc myślę, że też powoli by było tak to możliwe i też to jest mój cel, żeby właśnie się wyłączyć ze wszystkiego, gdzie nie jestem niezbędny. Także a to rzecz znowu przychodzi ze świadomością i dojrzałością lidera, organizacji, systemów jako to, więc myślę, że to wszystko jakby ewoluuje i każdy z nas jakby zakłada firmę od nowa, to bym robił to inaczej. Mm-hmm. Okej, okay. Dzięki. A Marcinie, ty tak się przysłuchujesz, jak to swoje... Czekam na moją kolej. Tak, ja mam tak, malutką dygresję, ciupkę historii i konkret. Super. Więc dygresja jest taka, że ja spotkałem się z Jerzym w 2018 roku na pierwszym szkoleniu Management 3.0, które jeszcze gdzieś tam się odbyło, powiedzmy w firmie trzeciej. Po tym szkoleniu postanowiliśmy jakby przeszkolić naszych liderów w liczbie 7, którzy jakby też chcemy, żeby podążali tą ścieżką i żeby pewne teorie i pewne kwestie były jakby ujednolicone. Więc jakby systemu mamy dużo, w sensie Jerzy nam próbował tutaj nas dosystemować, że tak powiem. Kawałek historii jest taki, że jestem starym punkowcem, co zresztą widać po moim plakacie, to są koncerty, które ja organizowałem we Wrocławiu i gdzieś tam w jakichś innych miastach. Więc jakby ten system u nas, że tak powiem, dojrzewa, gdzieś tam się dzieje i to też jakby nie gdzieś tam się przekłada przez te magiczne liczby, czyli tam powiedzmy 10, my jesteśmy na etapie 50, to jest faktycznie magiczna liczba, do której dobijamy i odchodzimy, od której już
kilka razy odchodziliśmy, teraz właściwie już nawet przekroczyliśmy to 50, więc wydaje mi się, że sukces. A teraz jakby czas na kongres, tak? Ja w 100% zgadzam się z tym, że ważne są kultura i wspólne wartości, które są jakby dzielone wśród pracowników. I my gdzieś tam wypracowaliśmy sobie takie narzędzie. Ono jest lekko kontrowersyjne, bo nie chciałbym, żeby ono było jakieś tam częścią marketingową firmy, dlatego my się jakoś tam specjalnie tym nie chwalimy, ale wydaje mi się, że w tej przestrzeni mogą o tym powiedzieć bez jakichś tam większych bólów. Więc wymyśliliśmy sobie coś takiego jak Charity Bonus. Charity Bonus to jest powiedzmy taki pomysł, aby dostarczać czy nakładać wartość dla każdego release'u na produkcji w formie pieniężnej. Te release'y w ciągu miesiąca się jakby kumulują i dany zespół, który zmienia się co miesiąc, przeznacza te pieniądze na jakiś cel charytatywny. No i to jakiś tam idzie dalej, prawda? Co jakby tym osiągamy? Wzmacniamy wartości. Jakby chcemy, abyśmy nie tylko brali i jakby korzystali z tego świata IT, jakby tego, jakby gdzie IT w Polsce i w ogóle na świecie jest i czym jakby się cechuje i z czym jakby się wiąże, a w głównej mierze dobrobytem, jakimiś tam dobrymi finansami chcemy też oddawać i wzmacniać jakby tą wartość, czy jakby tą potrzebę pomocy innym, będąc właśnie na jakimś takim uprzywilejowanym stanowisku. Pytanie jeszcze też było o powiedzmy o tą bieżączkę, więc ja to trochę tak sobie tutaj porównam do jakiejś takiej ciemnej mocy, ciemnej strony mocy jakby ze świata Star Wars, gdzie właśnie ta bieżączka ma taką tendencję do zaciemniania umysłów. I może bym to właśnie tak podsumował, że żeby właśnie na to uważać, żeby ona w jakiś sposób nie zjadła tych dobrych inicjatyw, które wymagają pracy i często nie są, powiedzmy, w parze z biznesem takim per se, prawda? Czy szczególnie kiedy my, będąc małą firmą, powiedzmy 50-osobową, mierzymy się z klientem, który jest globalnym dostawcą internetu, w ogóle globalnym telko na świecie, największym chyba telko w Indiach i jednym z największych w ogóle w Europie. Także oni są super, znaczy no, korporacyjni, ich koła toczą się dość wolno, pewno z naszej dynamicznej firmy, więc tutaj też dużo rzeczy się jakby spina albo nie spina, gdzieś tam koliduje, ale staramy się jakby z tym walczyć, pokazywać klientowi, jak my działamy. Także super. Tak bym właściwie odpowiedział na to pytanie. Dzięki. Pawle, a ja jestem ciekaw twojego spojrzenia, bo ja sobie przypominam podcast Liderem Być, gdzie sobie rozmawiałeś z Anetą i zwróciłeś uwagę na coś, co mi umyka troszkę, ale to tu mi właśnie dałeś do myślenia. Transparentność, autonomia, a zgodność z celami. Tam wspomniałeś o pewnym problemie, który się pojawił w organizacji. Pamiętasz? Nie pamiętam do jakiej konkretnej sytuacji chodzi się odnosi. Chodzi o kolejność, że w pewnym momencie w ramach kultury Lunar Logic wyszło budowanie takie, że wszyscy mogą decydować, znaczy tak w uszach, okay, na pewnych warunkach, i zaczęła się dyskusja o celach. Się okazało, że jest wam trudno przy tej autonomii, takiej wolności, zrobić zgodność z celami i wypracować jeden wspólny cel. Się okazuje, że część osób tak nie chce. Znaczy to jest w ogóle fajne nawiązanie też do tej dyskusji, która się toczyła na początku spotkania na czacie o tym, co to jest sprawiedliwość w wynagrodzeniach i kto o tym decyduje w sytuacji, w której mamy zróżnicowany zespół i ludzie mają różne opinie i różne przekonania. I taka spójność działań i spójność celów, jakby zbudowanie tego jest potrzebne, jeżeli chcemy poszerzać autonomię. No bo inaczej dochodzimy do sytuacji takiej, że każdy z nas ma większy wpływ na organizację i każdy chce ciągnąć w swoim kierunku. I tutaj trochę wchodzi taka trudność, którą jakby typowe, tradycyjnie zarządzane organizacje rozwiązują hierarchią. Czyli jest po prostu decydent, który ma władzę w określonym zakresie, podejmuje decyzję, że będzie się działo tak. Jeżeli się komuś nie podoba, to może się albo dopasować, albo może zmienić sobie pracę, albo może robić ileś rzeczy, które czasem robimy, kontestować swoje otoczenie i tak dalej. Ale generalnie ta decyzja jest narzucona. W organizacjach, które aspirują do bycia bardziej radykalnie samoorganizującymi się,
jakby rozstrzyganie takich konfliktów jest trudniejsze. Bo i to jest jakby moja perspektywa, ja też przechodzę przez różnego typu trudne zmiany w firmie jako lider, ale jednocześnie chcę robić to w sposób włączający szeroko osoby. Przykład, w tym roku sobie bardzo mocno zmieniliśmy nasz system wynagrodzeń. Inny przykład, próbujemy w jakiś sposób włączający sposób zredefiniować naszą strategię. Natomiast czasem rozbijamy się właśnie o to, że jeżeli tej spójności działań nie ma, spójności celów nie ma, to po prostu pojawiają się konflikty, nie w takim sensie jakby pejoratywnym, bardziej może tarcia, żeby użyć języka holokracji, tarcia między ludźmi i pojawia się rozjazd między oczekiwaniami jednostek a rzeczywistością, no bo jakby nie możemy realizować wszystkich celów jednocześnie, nie możemy realizować wszystkich aspiracji jednocześnie, nie możemy odpowiedzieć na wszystkich potrzeby jednocześnie i jakby uspójnienie działań, uspójnienie celów jest sposobem na powiedzenie, słuchajcie, to tak będzie w tej organizacji. Mhm. Tylko że jeżeli zaczęliśmy od autonomii, to zaczęliśmy od powiedzenia ludziom, możecie mieć wpływ na to, jak będzie. No i jakby efektem jest nieuniknione tarcie. I w naszym przypadku też jakąś tam ceną za tak obraną drogę, a nie inaczej, że najpierw autonomia, a potem szukanie tej spójności działań, jest to, że część ludzi odeszło. Mhm. Tak zwyczajnie, ponieważ jakby mieli zbudowaną oczekiwanie, że będą mogli kreować czy współkreować to, czym firma jest. I z różnych tam późniejszych dyskusji wynikło, że jakby ten ciężar oczekiwań całego kolektywu jednak idzie w innym kierunku, to jakby rodzi się różnica między rzeczywistością a oczekiwaniami, to jest frustracja, nie? I ta frustracja spowodowała odejście grupy osób z Lumera w jakimś tam czasie. Więc nie polecam. Rozumiem. A to by przeskoczył Piotr Medyński, ty możesz się włączyć, bo podobnie jak w Sentra jest stawianie u Y-Solution na zespół. To zespół jest podstawą. I jak to u ciebie wygląda? Czy możesz się dołączyć? Czy raczej... No, bardziej czatujący, bo może takie rozwiązanie, Pawle, do tego, co u was, to, co mnie strasznie fascynuje w Santę u Daniela, że to zespół decyduje i każdy z zespołów jest na innym poziomie potrzeb, w niektórych jest lider, z powrotem jest lider, jest menadżer wręcz i tego wymagał zespół. W niektórych jest otwartość totalna wynagrodzenia, w niektórych w ogóle nie i to jest z poziomu zespołu. To jest taka fajna obserwacja i reagowania na potrzeby zespołu. Oczywiście w ramach zespołu są konkretne indywidualności, ale w tym temacie to Daniel może się powypowiadać, ale musiał uciec niestety. O. Znaczy jakby ja bardzo rozumiem, jak można różnicować pewne, powiedzmy, pewien etap ewolucji zespołów, przy czym my nie mamy tego komfortu posiadania stałych zespołów. No właśnie. I jakby w kontekście tego, jak działa cała organizacja, wręcz ileś norm czy zasad takich nieformalnych, nie procedur, ale tego, na czym się opieramy, bazuje na tym, że jednak ludzie zmieniają swoje zespoły projektowe i jakby z tego świadomie nie chcemy zrezygnować. Więc jakby to jest takie narzędzie, z którego my świadomie rezygnujemy, wiemy, że jakby ta ścieżka dla nas jest zamknięta, bo tak wybraliśmy. Super, dzięki za uzupełnienie. Jerzy, zrobiliśmy rundkę. O, jeszcze Joanno, tak, przepraszam. Tak, ja do Pawła, bo to, co mówiłeś, to bardzo ciekawe i kurczę, ten jeszcze jak swoim zespołem, ja 12 lat zarządzałam swoim zespołem, zanim się TIL pojawił i wtedy nie byłam świadoma, że jest coś takiego jak turkus, ale szukałam tego włączenia zespołu bardzo mocno i pamiętam, że
przechodziłam przez taki etap, kiedy chciałam dać pełną autonomię i z jednej strony oni nie byli gotowi albo nie chcieli brać, a z drugiej strony ci, co chcieli brać, to chcieli mieć 100% autonomii, a działaliśmy w jakichś ograniczonych, w jakimś kontekście, który no, mnie nawet ograniczał jako lidera. Ja nie byłam w stanie, zostałam powołana przez samorząd, więc jakby wiecie, otoczka była no, bardzo taka czerwona, pomarańczowa, nie wiem jak to, ale nie sprzyjająca generalnie. W związku z tym jakby ja w którymś momencie zrobiłam ze swoimi pracownikami taki deal, że słuchajcie, są pewne ramy, których nawet ja nie mogę przeskoczyć i to nie jest moje widzimisię, tylko po prostu działam w takich uwarunkowaniach i te ramy sobie ustalmy tu na początku od 1 do 10, że one tak wyglądają i po prostu nie zapominajmy o tym i mamy pewne cele, które nie podlegają jakby dyskusji, bo po to ta instytucja została powołana. Natomiast już kaskadowanie w dół, jak to będziemy robić, jak będziemy to realizować, kto gdzie będzie działał, to jest dopuszczalna właściwie duża elastyczność i zmienność. I myśmy często pracowali, mówisz o tym, że macie to, że ludzie mogą zmieniać zespoły. Myśmy też tak robili, że co jakiś czas się pojawia taka mapa w korytarzu, gdzie ludzie po prostu przepinali buźki. I robiliśmy pewne tranzycje. No, chodziło o to, żeby to było dostępne dla każdego, nie tylko tych, co siedzą przed komputerem, a mieliśmy różny zespół. I powiem wam, że to było dla mnie wymagające jakby w kontekście osoby, która zarządza i która jest trochę buforem przed tym światem czerwonym, czy tam pomarańczowym, czy jakimś, ale z drugiej strony to mi dało taki oddech, że oni byli samodzielni do takiego stopnia, że moje zniknięcie z drugą koleżanką z zarządu na dłuższy czas nie wprowadziło jakiegoś strasznego zamieszania. Po prostu organizacja funkcjonowała nadal. Każdy wiedział, co potrafili jakby wspólnie podejmować decyzje jakby w tych grupach, które zarządzały jakimś kawałkiem. I nawet nie miałam telefonu, czy nawet nie miałam maila. I to było dla mnie po prostu takie poczucie oddechu, że to jest team, a nie ten taki mityczny lider, który tam idzie z przodu i ciągnie całą resztę. Ja bardzo nie chciałam, żeby tak było. Natomiast rzeczywiście zmagałam się z tym, dobra, to jak z tą autonomią? To gdzie są granice tej autonomii? Ja je miałam narzucone z zewnątrz i musiałam się sama z tym zmierzyć i dać to zespołowi. Natomiast mówienie otwarcie i jakby budowanie takiej świadomości, że nie zależymy tylko sami od siebie, tylko jest świat zewnętrzny, który wymaga pewnych rzeczy, to bardzo... bardzo mi ułatwiło to, że ludzie mieli tą świadomość taką, że nie działamy w próżni. W ogóle z autonomią jest tak, że ona jest współzależna od bardzo wielu aspektów i jakby ja potrafię, zresztą bodajże w tą sobotę mam zajęcia na SWPS-ie, gdzie przez 8 godzin tłumaczę, tak w dużym uproszczeniu przez 8 godzin tłumaczę, że dlaczego chcemy dawać więcej autonomii i co tam jeszcze jest, że jest transparentność, że są jasne ograniczenia, że jest spójność celów, że jest technical excellence, że jest bezpieczeństwo psychologiczne i tak dalej, i tak dalej. I w gruncie rzeczy gdzieś tam moja przygoda z tym poszerzaniem autonomii, która trwa od lat, to jest przygoda odkrywania kolejnych zależności, bo o kolejne rzeczy się potykamy. Że to jeszcze to trzeba ułożyć, żeby tą autonomię poszerzać, więc no to nie jest oczywista przygoda. Trzeba sobie powiedzieć, samoorganizacja, turkus, hura, absolutnie to nie jest takie proste i to zresztą mój ogromny zarzut do turkusu jako takiego marketingowego przekazu, jest taki, że ten przekaz jest strasznie, strasznie spłaszczony i bez tych wszystkich zależności i dodatkowych elementów firmy się na turku zrzucają, bo jest takie atrakcyjne marketingowo i rozbijają się o turkus, czy jakby już nawet turkus, nie turkus, o te fajne koncepcje, które za nim stoją i potem mówią, nie, to my już nie chcemy. To dla nas nie działa. To może to działa w Sente, ale u nas to nie działa. Paweł, ale to pytanie, czy to na pewno jest po stronie turkusu, czy to jest po stronie ludzi, wiesz, no. Chwytamy buzzwordy, znaczy jakieś fajne hasła, a potem zamieniamy na buzzwordy i wykrzywiamy. No, ja na bazie moich paru interakcji z Fredrikiem Leloux stwierdzam, że jakby, że on wie. On wie i on nam powie. A, okay. I
Więc to jakby ludzie swoją drogą, natomiast Turkus, jak zresztą wiele koncepcji, obsmarowaliśmy już tutaj Agile, ale nie wspomnieliśmy, nie wiem, Lean Startupu i Erika Riesa, który dokładnie to samo zrobił. Jakby opisał fajny, ciekawy, inspirujący model, który się dobrze sprzedał. W związku z tym stał się religią, bo na tym się zarabia więcej kasy. I to jest jakby smutna rzeczywistość, w której funkcjonujemy z wieloma fajnymi ideami, którymi w mojej ocenie powinniśmy się inspirować, ale nie powinniśmy absolutnie ich traktować jako religii. Myślę, że to na początku jeszcze Krzysiek i Paulina podnoszą. Tak. I też jeszcze Krzysiek i Paulina podnoszą ręce, to może, bo jak rozumiem, to co, Krzyśku, może zacznijmy od ciebie, bo widzę, że masz podniesioną rękę, to pewnie coś chcesz dorzucić do tego, co tutaj się dzieje, mówi. Wiecie co, tak, znaczy ja się tutaj w pełni zgadzam z Pawłem, szczególnie chodzi o te buzzwordy i naprawdę biznes jest taki wokół tych różnych pomysłów kręcony, co nie oznacza, że nie trzeba ich czytać i ich poznawać, tak, bo to naprawdę daje, tylko potem gdzieś tam trzeba sobie to przetłumaczyć, ale ja o czym innym chciałem. Mamy niedużo czasu, a ja chciałem jeszcze, żebyśmy nie zapomnieli o tym pytaniu po co. Bo Jerzy tam wyświetlił na którymś slajdzie i to też ma dużo wspólnego z tym, też trochę nawiązując do tego pytania, które Andrzej zadałeś mi dotyczącej tej bieżączki. No chodzi o to, że my sobie chyba musimy wyrobić w zespołach taki nawyk pytania po co. Jakąkolwiek decyzję nie mam do podjęcia, nawet taką, czy ja coś robię, czy nie robię, czy robię to pierwsze, czy robię to drugie, to powinnam siebie zapytać po co, albo tego kogoś. I to jest chyba taki pierwszy krok do takiego w kierunku zdrowego systemu, tak? No bo pewnie, o co chodzi w tym systemie, no, jak już idziemy do systemu, on ma być efektywny, czyli jak najmniej strat, jak najmniej głupot, jak najmniej niepotrzebnej roboty. Zaczyna się od pytania po co. Tyle chciałem powiedzieć. Paulino? Ja w tym momencie, w tym kontekście, to już ponieważ chciałam nawiązać do czegoś, co było wcześniej, to myślę, że to nie będzie, straci moc to, co Krzysiek powiedział, a jest ważne. Więc nie chcę zawracać się do poprzednich rzeczy, podbijając to, co powiedział, czyli po co, dlaczego. Może jedna rzecz, że z jednej strony, a propos też po co, z jednej strony może Lalu wszedł już w taką rolę guru, tak, może niespodziewaną dla niego, ale wszedł, fajnie się w niej osadził, czy Rice, czy jakakolwiek inna osoba. Z drugiej strony gdzieś my tego potrzebujemy, tak, czyli jest dawca, są biorcy, którzy czekają na to, że ktoś im ułoży świat i powie jak, i powie właśnie od czego zacząć, jakimi krokami dojść. I to jest na przykład kawałek holakracji. Holakracji odpowiedziała na taką potrzebę. Teraz trochę robi krok w tył i trochę inaczej proponuje wchodzenie w holakracji. Natomiast gdzieś coś takiego było. Ktoś ma przepis sprawdzony na to, jak ja mam działać i na pewno jak ja to wdrożę, to będzie cudnie. I to jest chyba też taki kawałek naszego marzenia w ramach po co, że nam ktoś da, a tutaj niestety tak łatwo nie ma. I jednocześnie odpowiedź na pytanie w moim odczuciu do tego, co Jerzy, dlaczego tego tak mało? Dlatego, że to nie jest łatwe. I dlatego, że to nie jest jednoznaczne. I dlatego, że trzeba się samemu zmienić, żeby to się zadziało. W świecie, który jest inny. Tak sobie ponotowałem w ramach waszych wypowiedzi takie magiczne słowa. I to na początku, uwaga, nie ma czarodziejskiej różdżki, nie ma przycisku, który rozwala na wszystko, daje na wszystko. Pamiętajmy o tym, że bazą jest świadomość, dojrzałość, wiedza i też skąd przychodzimy, to tam Adam. Daniel mówił o tym, że razem, w różny sposób, ale pamiętajmy o tym, żeby razem. Krzysiek, tam systemem, ale najpierw właśnie to, co powiedziałeś, po co, ale też cele i wartości i wspólne rozumienie tego. Marcin, ty rozszerzyłeś to też o spojrzenie na to, żeby ten cel był dla kogoś, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, ale obok, jako pewne uzupełnienie. Piotrze, u ciebie mechanizm związany z świadomym patrzeniem na kulturę, czyli gildia kulturowa i też zależność od tego, czyli tak jak Pawle powiedziałeś, tu nie ma sprzeczności żadnych. Wszyscy generalnie się z tym zgadzamy, to różne akcenty, pamiętajmy o tym i to jest pewnego rodzaju droga. To tak mi trochę wyszło, wierzę,
wracam do ciebie. Jeszcze tylko mogę, jeżeli mogę, bo jakoś tak chciałam dorzucić, słuchając was wszystkich i tego też, co że ty wnosiłeś, to sobie tak myślę, że z jednej strony no, widać, że jakby nie ma jakichś fundamentów albo kroków, od których trzeba zacząć, a potem dopiero pracować nad innymi, bo tak jak się tutaj zgodziliśmy, są różne drogi, różne podejścia, różne organizacje od różnych rzeczy zaczynają, konstytuując się, ale tak sobie myślę, że te rzeczy, które wrzuciłeś, Jerzy, to bezpieczeństwo psychologiczne, tą system, tego lidera, te elementy, które tam powrzucałeś i tak słuchając was wszystkich, to sobie myślę, że takim elementem też ważnym w tej całym procesie konstytuowania się wydajnych organizacji jest chyba też samoświadomość i to jest jakoś dla mnie jakiś taki w ogóle osobny punkt. Samoświadomość i ludzi, którzy tworzą tą organizację, tego, że ona jest w procesie, że będzie się zmieniać, że jakoś tak dużo się skupiamy na tym, że takie wartości, taką kulturę, ustawmy takie procesy, a jakoś mało myślimy o tym, że to wszystko jakby się tworzy, buduje i że ta samoświadomość po prostu się będzie po prostu dojrzewać, więc jakoś tak mi to dzisiaj usłyszałam, tak jak opowiadaliście i za to wam dziękuję. Super, Mark, zgadza się co. I co ty na to, Jerzy? No to ja tak pozostanę w tonacji oczywiście lekko żartobliwej i powiem, że ja też sobie tutaj notowałem, nie będę pokazywał, ale rzeczywiście w wielu wypowiedziach, co oczywiście było znowu miodem na moje serce, pojawiło się słowo system. Więc lekko żartobliwie powiem, że oczywiście system is king, z małym może zastrzeżeniem, że prawdziwy król to tak naprawdę jest jeden i oczywiście Elvis is king, to myślę, że ja jestem z tego pokolenia, że to jest po prostu, no właśnie, Elvis is king. To tak może trochę w żartobliwej tonacji, natomiast tak trochę bardziej na poważnie, no właśnie, bo jakby wygląda na to, że trochę zatrzęśliśmy tą łódką, może tam rzeczywiście ta prowokacja, to była prowokacja, że to będzie prowokacja, to takie trochę tam jakby podwójne tam, tak, opowieść w opowieści, jak w rękopisie znalezionym w Saragosie, bo tu wyszło chyba, że jednak trochę my mówimy tym samym językiem, tylko że kurczę, jak patrzę na listę uczestników, uwaga, mamy 14 osób, tam powiedzmy firmy, z którymi dowodzicie, pracujecie, no to jest jakaś garstka ludzi, tak? Tylko znowu właśnie jest to pytanie, no a co z resztą, tak? No bo to mówiliśmy tak, znaczy biznes ma być, zadowoleni ludzie, no to wydaje się być logiczne, tak? To wydaje się być logiczne, że o to w tej całej zabawie chodzi. Więc ja dalej bym chyba jednak postawił to pytanie, że kurczę, no trochę jest tego mało, tak? No na ilość firm, ludzi, głów, którzy myślą, no to pytanie, no dlaczego jest tego tak mało? No nie wiem, już tutaj nie chcę jakiś tam wprowadzać wątków z poziomu w ogóle systemowego, tak? Cały system, w którym my żyjemy, to powoduje, że jest ta bieżącka, zyski, tam władza i tak dalej. No kurczę, no ale dalej ja zostaję z tym pytaniem i to pewnie no jakby my nie jesteśmy tym gronem, bo jesteśmy specyficznym gronem, no ale właśnie jednak dlaczego to jest tak mało? I nie wiem, no tam ten kaganek oświaty, niesienie świadomości, Don Quixoteria, no to może, nie wiem, niekoniecznie, ale może jednak jakby no dalej to trzeba upowszechniać, tylko trochę z głową, tak, bo tutaj jest ten wątek się przewijał, patrzę na godzinę, tak, wątek, że te hasła ludzie kupują, tak, ktoś tam dał przepis, rane boskie, no to już było paru takich ludzi, tak? Karol Marx, tak? Świetlana przyszłość i takie różne, tak? Francis Fukuyama, no to już mieliśmy świat idealny, prawda? Turkus, świat idealny, no sorry Winnetou, tylko dlaczego ludzie znowu tak to kupują łatwo, tak? Na przestrzeni ostatnich lat, no to, ale to jest chyba dyskusja już bardziej filozoficzna i pewnie każdy z nas sobie tam trochę w głowie pewnie to poukłada, tylko ja zostaję dalej, no właśnie, no
trochę tego rozsądku, tak? O, to ja zakończę, jak znowu jestem żartobliwie, to przynajmniej, bo chciałem powiedzieć, że tego jakby, że ten turkus, to wszystko, o czym rozmawialiśmy, to jest taki trochę zdrowy rozsądek, tak? Zdrowy rozsądek w biznesie. No to Mark Twain to miał takie powiedzenie, w wersji angielskiej brzmiało to tak, że common sense is not so common. No właśnie, więc moje pytanie jest, a skąd to jest, że tego common sensu nie jest tak dużo? O, to tak do refleksji. To chyba tyle. Dzięki wielkie. Magda? Ja chyba ze swojej strony podsumowałam, co dzisiaj wyciągam ze śniadania, więc bardzo Wam dziękuję za podzielenie się perspektywami, doświadczeniami swoimi, przemyśleniami. Dla mnie to było, ja swoją rzecz wynoszę i jakoś tak mocno to czuję, że ta samoświadomość jest tak bardzo ważna. No to wielkie dzięki. Generalnie wiecie, czas nas teraz zamyka, jest godzina 10:59. Czyli po prostu myślę, że ciekawe wątki do rozwinięcia. Mi przynajmniej się pojawiły ze trzy tematy na najbliższe turkusowe śniadania, czyli otwartość wynagrodzeń, różne podejścia, jak, po co, dlaczego, kiedy, kwestia prezes, zarząd, a może bez, praktyczne i od strony prawnej. To co Adam mówił, że będzie u siebie w tej chwili wchodzisz w te tak zwane cztery dyscypliny, model czterech dyscyplin. Jestem bardzo zainteresowany, myślę, że pozostali też. Ja ze swojej strony chciałem podziękować. Normalnie byśmy zrobili rundkę, ale jest punkt godzina 11:00, w związku z tym nie zrobimy już rundki zakończenia. Przepraszam Was za to i bardzo, bardzo dziękuję za uczestniczenie. Nagranie będzie udostępnione prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem. Miłego dnia. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Dzięki. Hej, hej. Dzięki, cześć.